Cześć, z tej strony Naj. Dziś wracamy do gry Heroes of Might and Magic 3. No i co? No to musimy przeczytać sobie nasze kampanie. Wczoraj zrobiliśmy półtorej w sumie kampanii. Jesteśmy po drugiej misji kampanii numer 4. Jedziemy od razu z kolejną misją. Neutralna działalność. Wygrać musisz zająć wszystkie miasta i zamki wroga oraz pokonać wszystkich wrogich bohaterów. Niektóre posterunki graniczne można pokonać jedynie pod warunkiem, że bohater posiada artefakt zdobyty w poprzednim scenariuszu. Tak? Tak. Zgadza się. Logistyka mistrz, tarcza krasnoludzkich władców i topór centaura. Dobra, to kurde, jak jest logistyka do wybrania, no to oczywiście, że logistykę bierzemy. Bierzemy. Jestem Winston Lange, ambasador z Brakali, rządzonej przez wielkiego maga Mateusza. Siły statalni i feuludu ścierają się nieustannie w bitwach na ziemiach zachodniej Arabii. Chociaż walki trwają od kilku miesięcy, nasilenie konfliktu nie zmniejsza się. Pomimo prowadzenia innej wojny, mój władca przysyła ci posiłki, aby wesprzeć cię w potrzebie. Tej bitwy nie rozstrzygnie talent stratega, ale ilość gotowych na śmierć rycerzy. Dobrze. Czyli zapewne wielu z nich zginie, jednak jest to poświęcenie, na które jesteśmy gotowi. Cześć, stalówka. Nie, ja nie chcę wiosny, ja chcę zimę i to taką ze śniegiem, śnieżycami, nie wiadomo czym jeszcze. Od miesięcy Tatalia i Królot walczyły z Eracją oraz pomiędzy sobą, tocząc wiele granicznych potyczek. Czarodzieje z Brakady byliby zadowoleni, gdyby mogli zostać z dala od wszelkich konfliktów, ale po tym wszystkim, co się wydarzyło, zdecydowali się udzielić nam pomocy. Nam to znaczy chyba Eratii. O Eratię się rozchodzi. Czarodzieje ustanowili posterunek na wspólnej granicy Eratii, Tatalii i Królodu. Nasze siły zostały wysłane w tamten rejon, aby do nich dołączyć. Powinniśmy być w stanie nie tylko powstrzymać walki, ale również ponownie ustanowić eratańską granicę. Dokładnie tak, stalówka, rozszyfrowałeś mnie. Uderz szybko i wyeliminuj cały opór w okolicy. Musimy nauczyć naszych sąsiadów, że próba wykorzystania osłabienia Eratii była bardzo nierozsądna. Dobrze. To jest typ, który ma gryfę jako specjalność. Dowodzonko, wiadomo jak to każdy ten. I potnerstwo. Także całkiem spoko jest bohater. Ja tu nie mam żadnych obiekcji. No jak widać, zaczynamy z fortecą, która się nazywa Equinox. To coś znaczyło, ale to jest popularna nazwa. I teraz mamy w sumie taką zagwostkę. Zagwostkę Tikla. Możemy albo rozwijać ten zamek, który się nazywa fortecą, a możemy rozwijać w sumie te zamki, bo mamy ich dwa. Problem jest taki, że bardzo dużo drewna pójdzie na rozwój tych zamków, no nie? Całe drewno i ten na dzień dobry byśmy zjechali, więc raczej nie. Przynajmniej nie w pierwszym tygodniu, tak? Chyba, że znajdziemy dużo drewna i nie tylko. To tutaj sobie zrobimy inną rzecz, czyli ulepszymy warsztat i będziemy mieli jako takie jednostki strzelające na tak zwany dzień dobry. Dzień dobry TVN. Nie tylko. Tak, kupimy sobie bohatera. Caitlyn ma specjalność 350 złocisza. To jest akurat spoko na side heroa, dlatego że daje dużo w dłuższym okresie, a to od pierwszego dnia będziemy mieli Caitlynkę, więc ona nam tu będzie generowała złocisze. Jak widać, mapa jest dość jasna pod kątem tego, że jest dużo jednostek, ale są obozy uchodźców. W obozach uchodźców można znaleźć naprawdę niezłe perełki. Jeszcze bym wystawił oczywiście trzeciego też bohatera tutaj przy tym zamku. Tylko to... Odporność. Ile można czekać na ten stream? No już jesteśmy, nercik, jesteśmy. A my normalnie tak planowo zaczynamy... O której zaczynamy? 18.40. To jest takie planowe zaczęcie. Dobra, weźmiemy sobie tą babkę. Ma bardzo ciekawą twarz i wyraz, która wyraża więcej niż 1000 słów. O, jest drewno, ale drewniane będzie życie, jak w Madrycie. Dobra, ten ma logistykę mistrzowską, to już jest super. No i te ordery męstwa, to też jest fajna sprawa.
Chyba tak. To się wydało w takim razie. Tego nie pokonamy grupy krzyżowców, prawda? Trochę za dużo na dzień dobry. Ale przejmiemy sobie kopalenkę. Manticory. Patrz, to całkiem spoko jednostka. No to jest jednostka tieru 6. Odpalimy sobie zwiedzajkę. O, tu już jest Kanan. Tony Kanan, ten z IndyCar, rzecz jasna. Tu jest kolejna kopalnia, od razu iść na tę kopalnię mnie. Aha, aha, amen. Dawaj. Rozwiniemy się najpierw infrastrukturalnie, tak żeby mieć ratusze pobudowane. Zwiadowca donosi, że wzdłuż granicy znajduje się wiele obozów uchodźców zapełnionych stworzeniami, które zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów z powodu nieustających walk w tym rejonie. No ja właśnie widzę, że Manticory to takie są bardzo przejęte tym, nie? O nie, tu jest wojna, musimy uciekać, biorę swoją żonę Manticorównę i moje dziecko Manticoreczki i po prostu lecimy, no. Tak, już widzę jak to się dzieje. Łe, złote golemy, golemy, złote. Ale złote. Nie, no one są mech. W sumie to, co byśmy chcieli. To dużo jednostek. Ale tak po prawdzie, to my możemy sprawdzać sobie. Tym weźmiemy trochę expo na początek, żeby mieć jako takie rzeczy. Magia powietrza jest spoko. Jak nam dają na początek magię powietrza, to jest okej. Bo magia powietrza będzie nam dawała dostęp do oczywiście przyspieszenia. Będziemy szybcy! You gotta go fast, you gotta go fast. No chyba musimy się zacząć rozbudowywać trochę jednostkowo też tutaj. Magazyn zasobów najpierw kuźnie. Nie, myślę, że porobimy tutaj te dwa zamki. Tak. Mamy na tyle zdrowców przynajmniej na razie, że jesteśmy w stanie to ogarnąć. Ginny to też jest spoko jednostka. Piątego tieru to jest jednosteczka. Więc myślę, że do naszego Edrika tutaj będziemy dodawać te fajne jednochy. Nagi i to jeszcze królewskie. Jakby były tytany, to już w ogóle bym miał takie tytany, tytaniczną pracę mi wykonują. Tytany. Magia ziemi. Super. Aczkolwiek to jest side hero. Też trzeba pamiętać o tym. Okej, okay, dobra, to tutaj targowisko walniemy. Tutaj walniemy gildię magów. Tutaj walniemy gildię magów. Dobra, z pieniędzy żeśmy zjechali przez to nasze kupowanie tych jednostek. Dobra, i w ten sposób niech to zostanie. Możemy przekazać w sumie tych, żeby nas za bardzo nie spowolniali. Sobie to rozstawimy w ten sposób. Nagi pójdą tutaj. Ginny może pójdą tak i będzie gitara. Dobra. To tu mamy ogarnięte. No i chyba Caitlinka na razie pójdziesz sobie do zamku. A my tutaj Edrykiem będziemy zrobić chyba zamiatanko. No chociaż to są ciężkie jednostki, grupa krzyżowców. To nie takie hop-siup, to bardziej takie łubudu, bym powiedział. No tu są zbrojni, słabsi. To jest fajny artefakt, w miarę szybko można by go pozyskać. Zobaczymy, co tam... Jezus Maria, 16 ich jest. Ale oni mają ruchu. Atakują bez kontrataku, więc spokojnie możemy je wysyłać. Wow, wow, wiwa. To nie będzie taka prosta walka. Zrobimy małego sacrifice'a. No. Ten polas to już na nich. Dawaj.
Czyli to są jednostki, które mogą być atakowane, bo one dużo wytrzymają. Tego chyba musimy zaatakować, co by nie mówić. Co możemy zwojtować, wtedy on nas zaatakuje. Jednego zabijemy typa. Mhm. W sumie nie warto, bo kontratak. Ale teraz jak najbardziej. Te jednostki na górze mają zadanie utrzymać. Znaczy ta w sumie. Naga. Jak najbardziej. A cienko i to idzie. Kurde, no. Dawaj go. No, mniej strat miałem dużo niż komputer, ale tak czy siak to są straty w miarę spore. Mhm. Raczej tutaj nic na to nie poradzimy. Wiem, co możemy zrobić. Na pewno pójdziemy po tego uczonego. Zobaczymy, co uczony daje. Moc plus 1. Spoko. Potrzebujemy jednostek. Po prostu potrzebujemy mięcha do naszej armii. A żeby to się stało, to potrzebujemy kolejnego tygodnia. Mhm. Podsuniemy się pod te miejscóweczki, bo zaraz będziemy je przejmować na nowo. Brakuje nam stówki. Chyba zrobimy tak, że zrobimy delikatną wymiankę, tak żeby kupić dzisiaj ten ratusz. Nam przyspieszy zbieranie hajsiwa. No i 5 koła mamy już dzisiaj. Dobra, czyli tutaj jest... No to rozbudowa tutaj to będzie też ciekawa. No tutaj nawet gildii magów nie ma. Dobra, puszczaj tę turę. No i zobaczymy. Zjawy, nie? Enty, tak. Ogry, nie. Boże, no to trochę lipnie. Nam się tutaj trafiło. Dobra, wyciągamy bohaterów i idziemy po młynach. Tournée de la Młyn. Niech się tutaj młyni. Dobra, to co możemy jeszcze walnąć? Możemy walnąć jednostki. Działa ten mod? Aha, no to spoko. To widzisz? To dobrze. Zrobimy sobie tutaj forcik. Dużo nas to kosztowało, ale myślę, że to jest warte i konieczne. Tak naprawdę na tej mapie nie mamy się co spieszyć z tym początkiem. Dlatego, że nasze zamki, zanim zaczną działać, to trochę będzie. Cześć, Dorn. Dobra, tu jedziemy już ze strażnicą. Tutaj możemy z ratuszem sobie pocisnąć. Elegancja i to wcale nie Francja. Tam przeciwnik się pojawił. Chodzi sobie tym monolitem. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! Na Teutatesa! Ale żeście trafili? Mamy 4 królewskie. Nagi, więc to jest całkiem spoko, także myślę, że możemy zaatakować tymi nagami. Niech się dzieje. Wola nieba i nie tylko. Wieża łucznicza. No tutaj byśmy chcieli tylko i wyłącznie fort, nic innego w tym zamku nas nie interesuje. Krzyżowcy chcą się dołączyć. Oj, wygraliśmy życie. Dobrze. Jeden krzyżowiec, magia wody nie. Dowodzenie mistrzowskie, tak. Dobra, w takim razie Caitlinka. Zostaw te jednostki, zbieraj hajs. Masz tutaj koszary, wam zbudujemy. Dobrze. Tutaj na razie chyba nic nie możemy ciekawego zbudować, więc to zostawimy. I Caitlinka, będziesz bohaterem zbierającym.
Tak jak w Harry Potterze był szukający, tak tutaj będzie zbierający. Alabardnicy, dawaj klepiemy. Jednego dżina żeście stracili. O, Blesa jeszcze dostała, patrz. No wystarczy, że ją wystawimy i będzie okej. Okay. Cześć, pan kusiowaty. O kurna, toż to Lipski Knighta. Jak? Bo ja się pytam, jak komputer mógł tu dostać jakiekolwiek obrażenia, no nie? Nie. Pierwszą jednostką, którą masz... No dobra, drugą jednostką, którą masz, wyzywasz naprzód. Koniec. Na tym strategia się kończy. Myślę, że trzeba kupić balistę, ale chyba nie. Tutaj w razie czego będziemy mogli kupić balistę też i też będzie spoko. Dobra. To wyjdziecie tu na razie do środka. Czego? A, bo już kupiłem w tym zamku, więc okej. My bad. No kręcą się blisko tutaj naszych miejscówek, ale co im zrobimy? Możemy tylko wycinać wszystko. Jest kopalnia złotka, abyśmy sobie ją chętnie przejęli. Ty masz tutaj dużo surowców do zbierania. I zbierającą tej drużyny. To jest najważniejsza rola w Quidditchu, pamiętaj. Dobra, niech im będzie na imię Wojtek. Z tymi stratami. Krzyżowcy chcą się dołączyć. Fajnie. Ale wyzbierałaś tutaj, koleżanko, tutaj będziesz miała też dużo do zbierania. Co robimy? Wieże gryfów albo stajnie. Wieże gryfów. To następnego dnia sobie walniemy drugi force chyba. O, przeciwnik się zatrzymał tutaj, więc możemy go... Ta Mika. Nie tamta Mika, tylko ta konkretna Mika. W sumie mam kogoś z jej rodziny w domu, bo mam kuchenkę marki Amika. Atakujemy? Atakujemy. Jednego dżina. Jeden dżin będzie do bufowania. Do tego się dżin w sumie nadaje, no nie? Wielkie dżiny. Czy wielkie dżiny to jest jednostka alkoholowa? Uła! Portal chwały. A jutro jest population. Tylko jest taki jeden minus, że teraz tam nie styka na Fort, no nie? Na Fort Boyard. Dużo nam nie styka? Nie tak dużo nam nie styka, patrz. I już mamy tutaj dwa zameczki. Piękne, ładne, tylko trzeba je rozbudować. A potem hajs ogarnąć. Śmieszne, nie? Jak się ktoś tak śmieje, to jest hajs. Dobra, kupimy sobie te angieły. Czy my mamy książkę do czarowania? Nie mamy książki do czarowania, to już mamy. Na balistę nas rzecz jasna nie stać. Temu kupiliśmy książkę. Tutaj możemy zrobić małą zamiankę, jeśli chodzi o tych bohaterów. Tylko nie wiem, czy tak się da w ten sposób. Chyba w zamku się nie da. Nie, w żaden sposób im przekazać artefaktów. To zrobimy tak, bo tym i tak będziemy wychodzić z tego zamku. Więc to, co bym chciał, to wyciągnąć tego bohatera i dać mu ten wóz. Samo napełniający się wóz rudy. Ja nie wiem, czy ten wóz jest rudy, ale z kamieniem w środku w każdym bądź razie. Więc ja go tu nie będę na pewno oceniał pod tym kątem czy innym. Dobry suchar, nie? A tym popatrzymy, co jest tutaj w tych obozach, co jest w młynach. Także ma on swoje zadanie i działanie tutaj. Dobra. Tego nie będziemy bić. Ci się sami będą chcieli bić. Okej. Mądrość też nie jest głupia, ale w sumie nie. Dobra. Na razie płatnerstwo. Zainwestujmy w płatnerstwo. Tutaj też są krzyżowcy i też pilnują samonapełniającego się wozu drewna. Dobra, mamy dwa koła. To jeszcze coś będzie można kupić w tych zamkach, no nie? A jak? Ale to może w tym byśmy kupili, bo ten jest dopiero
rozbudowujący się, a ten jest już ulepszający się. Także to są te różnice kulturowe i nie tylko. Ale ty masz pracę, koleżanko. Dobra, nie bijcie ich. Enty. No i my musimy chyba iść to odblokować jeszcze te wieże. Tak, najpierw ten. Ogarnijmy zamek. Chociaż jeszcze jedna rzecz by się przydała. Cycadelę musimy tu zbudować, potem zamek. Mądrość nie jest głupia, na 2024. No to mi wyszło, co nie? Patrz. Wow, tutaj Mirlanda jest od razu. Tu jest minus taki, że to jest bagno, na którym mieszka Shrek. Więc tutaj wyjście się od razu z tym łączy, że będziemy atakowani. Jesteśmy atakowani. Atakują nasze oddziały. Behemoth. Słynny, a ja nie jestem fanem tego zespołu. Tutaj zamek jeszcze zbudujemy. I jutro będziemy mogli sobie wystawić tak zwany kapitol. Bo pieniądze są nam potrzebne. Pieniądze najlepsze są. Pieniądze trzeba szanować. Pieniądze, hej. Caitlin w sumie zakończyła zbieranie, no bo oczyściliśmy w sumie cały ten biom, który mamy, to trzeba by wyjść. Prawdopodobnie tymi drzwiami sobie wyjdziemy i od razu przejmiemy ten zamek Edgewater. Tak się nazywa, dlatego tak mówię. Najpierw kupmy kapitol. Dajemy całe pieniądze, ale będziemy mieli jednostek potencjalnych do kupienia, tylko zero hajsu, żeby to zrobić. No to jest właśnie ten minus, no nie? Na razie mamy taką zbieraninę w sumie z kilku zamków. Ale to nie jest tak naprawdę zła opcja na sam start. Dobra, Caitlinka na razie zostajesz tutaj. I ptaki gromu, dawaj, będziemy ich gromić. No i okej, jak będzie kolejna populacja, wykupimy sobie parę fajnych jednostek i idziemy. Nie wiem, na ile nas będzie stać tak naprawdę. Dawaj, klasztor, tu w sumie stajnie moglibyśmy, ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ulepszymy sobie koszary, dlatego że mamy tam już krzyżowców. Dawaj tutaj cycadele. Nie, no dobra, jakieś upgrade tutaj możemy porobić, co nie? Ewentualnie stajnie i jeleny walk, żeby mieć od razu. O, tak możemy zrobić. Naprawdę mamy zbieraninę zewsząd. Nie stać nas, bo nie mamy drewna. O kurde. Będziemy mieli strzelających chociaż trochę? No będziemy mieli to. Dawajcie tych łuczników, ulepszymy. Tutaj na razie nie kupujmy nic w tej turze, dlatego że populacja nas czeka jutro. Chcemy jednostki sobie wykupić. Ty, bo tam dwóch bohaterów się ściera, niebieski i ten fioletowy. W ogóle teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. Stiga mają. Tego całego na biało Stugira. I tutaj jest Górnison, typek, no po prostu sen górnika, tak? Jak widać ma całkiem spore jednostki z tej twierdzy. Przepraszam, to twierdza była? Twierdza chyba, no? Tak, z twierdzy. Dobra, to teraz się trzeba zastanowić, co tu kupić ciekawego. Anioły. Czemu nie mogę... A, no tak. Na pewno tych bierzemy. Co wywalimy? Dawaj, enty wywalmy, zamiast nich weźmiemy łuczników. I gitara, nasza zbieranina może iść. Let's go. Przez chwilę myślałem, Jezus Maria, serio? Serio? Czy serią? Nie wiem nawet co to za spell, ale okej.
O, podszedł do Maxa, dobra. Znaczy, nie do Maxa Verstappena, tylko maksymalną odległość. No to te będą przede wszystkim problematyczne, prawda? Krowy, bo to są szalone krowy. No, ten behemoth, to zanim się ruszy, to minie ruski rok. Atakujemy? Dawaj, krowy. Bo ten krową walnie nieźle. Właśnie o to chodzi, że nie chcemy dawać się krowom atakować tym ciężkim jednostkom, dlatego że one mają to zabije spojrzeniem, no nie? Jak bazuluszek. Dawaj te krowy, dojedziemy. Ile mamy strat? 2 na 3, a oni stracili 3 anioły i jeszcze inne jednostki. Sakra. O, szczęście. Mamy szczęście, że dostaliśmy szczęście. Caitlinka, idziesz tutaj za nami i chcesz sprawdzić, co jest tam. Wow, tutaj cała tura nie wystarczy, żeby to przejść. Ale masakra, no bo tu jest bagno. Wszędzie jest bagno. To szrekowe, naprawdę, bo mówię, że to jest to szrekowe bagno. To słynne szrekowe bagno. Dobra, zaczynamy tu ulepszać jednostki. Tutaj w sumie też. I będziemy mieli dobry taki backbone, żeby sobie tutaj z tych dwóch zamków zaorać jednosteczki i je dosłać do nas. Tylko problemem będzie movement. Właśnie przez to bagno cholerne. No oni się tu biją. Gdzie dwóch się bije, tam Knight tyje. Dobrze mi się powiedziało. Dobra, bezstratnie. No tylko ten już tutaj lezie. Stig. Co ty w tym zamku masz? Nie dużo masz w tym zamku. Nawet nie masz tego ratusza. Co ty żeś budował? Ulepsz wieżę gryfów. Ulepsz wieżę gryfów. Jeszcze tą babkę wyślemy gdzieś tutaj na zbiory. Popatrzymy, co jest. Może jakieś perełki pokroju, nie wiem, tytanów, aniołów. Nie wiem, czy ten nie chce nam tu wleźć przypadkiem. Wątpię. Prędzej ta, by... znaczy ten. To jest dziwne, bo ma ikonkę tak, jakby to była kobieta, a wygląda jak facet. To XXI wiek, więc też może być różnie. Kto ich tam wie? A co tutaj jest? Artyleria. A tutaj, wow, to jest dobry artefakt, proszę, z zwinności. Popatrzyliśmy, dokąd prowadzi. Karty Tarota tam są. Mam nadzieję, że on faktycznie nie chce mnie tutaj atakować, bo będzie lipa i tak zwany przypał. Tu zaraz musi być zamek kolejny. No. Ale problem jest taki, że jestem trochę undefended po tej stronie, no nie? Ulepsz portal chwały. Na razie nie, bo nie będzie pieniędzy na cokolwiek innego. Ale portal chwały weźmiemy. I nie ma pieniędzy na co innego, ale są anioły. Aniołami jesteśmy w stanie dużo. Zaorać. No to pewnie wieża tutaj wystrzelała przede wszystkim. Zaawansowana magia powietrza, oczywiście, że tak. No i to jest zamek, ja rozumiem. Sanitarium wam wybudujemy, to będziemy mieli dodatkowy punkt obrony. Heh, zamek. Z zamku do zamku, z zamkiem poganiamy. I robimy rasza normalnie tutaj na tej mapie. Ile przejęliśmy. Ale żebyśmy jak ten, taki jeden Austriak, który tam zaatakował na wiele frontów, się tutaj nie roztyli tak za bardzo tymi naszymi jednostkami, bo jesteśmy bez wsparcia. Zwój zaklęciem.
Na zwój zapisałem, dopóki pergamin zostaje, dobra. Czyli to jest teleport do miasta. Także fajna sprawa. Mało rozwinięte to jeszcze jest miasteczko, ale mamy cztery anioły. To też tu robi różnicę. Dobra, czyli powiedzmy, że Edrika gdzieś tam będziemy chcieli cofać w razie czego, żeby mieć bliżej do jakiegoś wsparcia, bo jak polecimy na YOLO, no to może być różnie. Co się stanie? Tego nie wiemy, ale może się przekonamy. Bastien Gryfeum. Dawaj. Ulepsz koszary. To idziesz tutaj na górę zwiedzać. Strażnik misji Order Męstwa jest potrzebny. Aha. Czyli to, co mamy na Edriku. Tak, no bo tutaj dookoła są jednostki. Czy jeszcze tutaj będzie taka droga. Tak samo, trzeba będzie to przejść bagnem. Tylko bagnem to się będzie bardzo ciężko przechodziło. Dobra. To ty się... A, nieodwiedzone tutaj jeszcze mamy, dobra? Już chciałem powiedzieć, to ty się schów. Ale nie, jeszcze nie. Dobra, arenę walk w końcu możemy wybudować po wielkich trudach, znojach i głodzie. To też fajny artefakcior, który zwiększa nam ilość ruchu. 1000 złota, super. Edrykiem pozwiedzamy sobie. Dawaj, rój ważek. Zaatakujemy, to będzie hajs. Mistrzowskie szczęście. O, wiwernę żeśmy dostali, okej. Okay. No to tak średnio, dlatego że my i tak swoje jednostki będziemy mieli z dwóch zamków. Będziemy mieli tutaj populację niedługo. Nie robię tego upgrade'u, dlatego że tutaj w ogóle nie mamy możliwości zbudowania tego budynku. Zrobimy w taki sposób. Kupimy sobie Sylwię. Sylwia jest z nawigacją, ale... No to jest Sylwia w końcu, nie? Patrz, Sylwia zwycięża. Nawigacja górą! Co ja chcę tą bohaterką w sumie osiągnąć? Możemy nią iść już powoli po jednostki, bo tutaj ciężko się idzie. Po tym terenie gorzej niż w SnowRunnerze. Dobra, ty zaraz będziesz miał robotę. Dawaj, Tegnole. 2 plus 2 ataku. Bohaterze. Oj, ty mój bohaterze, ja w twoje szczęście to nie wierzę. Dobra. Ktoś nas atakuje. Girlanda. No tu nie jesteśmy w stanie tego obronić tak czy siak nam. Choćbyśmy byli ze złota jak nasza piechota, to nie. Fajnie. Krowy wjechały. Choroba wściekłych krów. Czuję się martwy. W środku. No, tutaj nam chcą wjeżdżać jeszcze, a przynajmniej ta girt. Dobra, to rozplanujmy to od tej strony. Czy jesteśmy w stanie kupić w ogóle te nasze całe populacje? Odpowiedź będzie brzmiała raczej nie. Kupimy sobie Ingrama. Wiem, że się Ingram nie nazywa, ale tak czytam. Dawaj tego Ingrama. Do drugiego zamku. Ile kupimy, tyle kupimy. Niedużo kupimy.
No możemy zrobić surki i zamienić, bo i tak nie będziemy ulepszać nic w tych zamkach, na razie przynajmniej. A pieniądze nam się przydadzą. Zostawimy sobie klejnoty, bo i tak mamy ich mało. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, co powiedziałem, ale okej. Dobra. No i tu możesz iść. I Edric. Edric, tutaj zaraz będziesz w bojowym tutaj nastroju, gościu, bo dostaniesz nową armię. No i dobra, nic nie kupujemy więcej, prawda? No bo nic nie mamy. Co możemy kupić? Tam nam jadą. Jadą, jadą chłopcy. Chłopcy radarowcy. Dobra. Zamienimcie się armią. Patrz, prawie jak chain. Prawie dobry nam wyszedł, tylko po jednym slocie. Po jednej kratce za mało, no nie? Na razie zamień. I teraz daj nam tutaj anioły i daj nam tych. Teraz rozplanujemy te jednostki. Nie. Dobra, tak. I tu jest sporo. Tu mogą być te na środku. Dobra. To jeszcze zrobimy tak, proszę cię bardzo. Co to robi? Ten artefakt niweluje podczas bitwy wszystkie premie do morale. Okej, to nie chcemy na pewno tego, dlatego że tu mamy dowodzenie to mistrzowskie. I chcemy dokładnie tak to zrobić. Dobra, nie musimy iść bronić ten zamek przed Mirlandą. Nie dojdziemy, ale będziemy blisko. Kupimy oczywiście tutaj te jednochy, które są, żeby nie wpadły w ręce wroga. No i puszczamy to. Trzymaj się ramy i się wszyscy puszczamy. Dobra, ty tutaj wracaj. Nagle wzięli i uciekli. Do ciebie strzelimy, gościu. Okej. Pójdziemy na ten zamek. Ty wracasz Ingrami tutaj, a ty robisz dalej turnę po wiatrakach. No i tutaj trzeba będzie się potem klepnąć, ale to myślę, że jak wyczyścimy tą Mirandę Girlandę, to będziemy mogli po prostu strzelić resztę. Tylko nie wiem, gdzie ona poszła. To jest taki mały problem. To bym sobie wziął w takim razie bohatera. Jest Shiva. Nie wygląda, żeby była Shiva. I idziemy Shivą gdzieś tam zwiedzać. Dobra. Nie wiem, czy tutaj nie uciekła gdzieś. Ale nie chciałbym strzelać, dlatego że jak zejdziemy z drogi, to będzie bardzo źle dla naszego ruchu. Ej, ślepy jestem. Oczywiście, że tak. No co Jarzek zrobił, chopie? Przecież on tutaj był, znaczy łona. Jaka ładna, Jezus Maria, te ząbki. Dobra. No i wydaje mi się, że tę stronę mamy zabezpieczoną. Jak tą klepiemy? Klepnęliśmy. Pajansów nie chcemy, ale mistrzowską magię powietrza jak najbardziej. Niebieski został pokonany. Shiva nam tu zwiedza. O, no bo tu już jest przejście do tego fioletowca. Szósty dzień, także na razie nic tutaj nie zrobimy. Masz tą arenę walk. Tutaj też pewnie zrobimy arenę walk. Tak, no i to co musimy zrobić, to po prostu się walnąć tutaj i iść tą drugą ścieżką w dół. Populacja królestwa wzrasta. Zabunkrowali się i będą mieli tę populację. No nie jesteśmy w stanie dojść, dlatego że nie mamy pathfingu. To znaczy znajdowania drogi. Przejdźcie jeszcze po tych młynach. No i co? Atakujemy. Co tu zrobić? Girt pokonana, mądrość.
Mądrość, jak już to mówi klasyk, nie jest głupia. Poszedłbym tutaj. Mamy 10 poziom, mamy, tak. Bo tutaj ich statystykowo ogarniemy mocno. Moglibyśmy na dobrą sprawę zrobić tak, żebyśmy zebrali te jednostki sobie jeszcze tutaj. Bo damy radę tak zrobić. Tylko te musielibyśmy wtedy zaatakować. Brak miejsca w garnizonie. Te enty mnie tu stąd sio. Sio mnie enty, sio. Dobra. Shiva. Koło ty spotkałaś tego Gurniksona. Syna górnika. No, on tutaj jest blisko, aczkolwiek żeby tutaj przejść do tego zamku, to trzeba obejść w ten sposób, nie? Możliwe, że będą chcieli nam się tam rozlać. Ale... to im trochę zajmie. Zobaczymy, jakie jednostki ma typek. To jest do pokonania, na luzie to jest do pokonania. Na wielkim luzie. Panie kapitanie, luz jak w hip-hopie. Morale ma cienkie. Dobra, idź atakuj. No. Nie mam słów. Dobra, idź sobie gdzieś. Idź z powrotem tutaj do tego zamku. Czy ona już swoje turnę skończyła? No nie, jeszcze tutaj masz jeden młyn. Oj tak, idą nam do tego zamku. No ale co tam mamy zrobić, no? Znajdowanie drogi. Oj, jak dobrze. Dobra, i teraz my zasuwamy drogą i zasuwamy po prostu od góry do dołu i po ich zamkach. Tutaj niedużo mamy kupionego i niedużo kupić możemy. Więc kupimy co możemy, żeby było, aczkolwiek to naszego wroga nie zatrzyma. To, co może ich zatrzymać, to pochód Edrika. Tak, no bo wszyscy tutaj idą w tym kierunku nagle. Chowamy was do zamku. Żebyście nam tu nie bruździli. I Edrik leci. No, jest tu zamek, jest tu zamek. Pewnie tam może być trzeci zamek jeszcze? Może ich tylko dwa są. Zobaczymy. No i idą i uciekają, no. Nie mają opcji, żeby to obronić. Nie ma takiej w ogóle szansy na obronę. De la obrona. Tylko teraz im trzeba pogonić kota, bo oni tutaj będą uciekać i się rozlewać na nasze terytorium. Dobra, ich zamki są poprzejmowane. Nie wiem, czy tu nie ma zamku, ale skoro tu jest jednostka, więc prawdopodobnie nie. Dobrze, że nam się trafiła... ten patefing tam się trafił, co prawda jest tylko na pierwszym poziomie, ale to zawsze zmienia. Zmienia trochę postać rzeczy. Co możemy tu ulepszyć? W sumie krowy ulepszmy. Bo te krowy ulepszone robią robotę akurat. Dobra, populacja akurat jest. To my przejmiemy i te populacje se kupimy. Okay. Niszczycielska maczuga ogrów. Patefing na zaawansowanym. Dawaj to. Przed zapomnieniem, przez błyskawicą i łańcuchem. Przed oślepieniem. No to przed oślepieniem, bo najgroźniejsze CC jest w sumie. W tym momencie. Terek. Nie, boję się Tereka. Dobra, tego Tereka musimy klepnąć. I został nam Moarndur. Dobre imię. O, nie doszedł do tego zamku, na szczęście się zatrzymał przed samym. No i dobra, w następnej turze on będzie tutaj w zamku, to my go spróbujemy klepnąć. Co tu mamy najwięcej? Wiwerny, ulepsz te... Ech, to są moje wiwerny, to nie są z tego zamku te wiwerny. Dawaj te gnole. Albo cycadele, dawaj cycadele, będzie chociaż strzelająca jednostka dodatkowa. No przegrają raczej, tak. Ale to nie chodziło o wygraną, tylko o to, żeby go zatrzymać. Jest, mamy go. Mamy go!
na Tefing. Fioletowy. A, to już koniec. Nice. Zrobiliśmy to. Ciekawy był początek tutaj, ale do takiego rusha żeśmy przywalili, bo nawet 2 miesięcy nie rozegraliśmy na tej mapie. Czyli K4-M3. I zostaje nam 4. i ostatnia zarazem misja w tej kampanii. Tunele i troglodyci. Aby wygrać, musisz zająć wszystkie miasta i zamki wroga oraz pokonać wszystkich bohaterów. Niektóre posterunki graniczne można pokonać jedynie pod warunkiem, że bohater posiada artefakty zdobyte w poprzednim scenariuszu. Tak. I mamy tutaj mistrza nawigacji. To znaczy, że to będzie mapa morska. Możliwe. Gildia magów poziom 1, gildia magów poziom 3. Dobra, to jak tak jest, to ja wiem, o co chodzi. Albo będziemy mieli w jednym mieście gildię magów poziom 3, albo w kilku miastach poziom 1. Weźmiemy poziom 1. Wiemy już jak i dlaczego Erafia padła pod nawałem wojsk z Nigonu i Eufolu. Używając sieci podziemnych tuneli wykopanych przez ich armię, najeźdźcy uderzyli równocześnie w wielu miejscach z pomocą przeważających sił. Odkryliśmy główną arterię, która transportuje wojska wroga z Nigonu do Rafi. Znajduje się ona pod oceanem, łącząc podziemia Królestwa Nigon z głównym kontynentem Erafi. Brakada i Evli przysłały nam posiłki, aby wspomóc nas w trudnej walce. Naszym głównym celem jest zepchnięcie armii krygańskich i nigońskich do tuneli, a następnie podążenie za nimi aż do wybrzeży Królestwa Nigon. Mhm. Fajny kolos ten wystawał, no nie? Tak, mamy 3 zamki, 6 bohaterów, ale kurde nierozwiniętych. Dlaczego? To nie są bohaterowie z tych naszych poprzednich scenariuszy. Po to ich rozwijaliśmy w sumie. Władcy podziemi są bardzo wyrachowani, podczas gdy diabły z Eufolu atakują granice Erati. Siły Nigony podkupują się w okolicach Stedwick. Znowu tu Stedwick. Nasze ziemie atakowane są równocześnie w wielu miejscach. Siły wojskowe Erati powinny zatrzymać inwazję na wschodnią część królestwa. Niestety, masz na karku władców podziemi. Twoim zadaniem jest odparcie ich wojsk w okolicy ciśniny Nigonu i utrzymanie linii frontu na ich ziemiach. W tym decydującym natarciu będą nam pomagały siły Avli, czyli elfów, i Brakady, czyli fortecy, magów. W tunelach nie mogą przetrwać żadne posterunki Nigonu i Eufolu. Musimy dać władcom podziemi lekcję, której nigdy nie zapomną. Powodzenia. Ej. Szkoda, że nie mamy rozwiniętych tych bohaterów, aczkolwiek tu już mamy mistrzostwo. Co mamy za bohaterów w ogóle? Jenowa. Kojarzy mi się z Jehową. Mistrzostwo, to bram w łucznictwie, złoto, specjalność, hipnoza i mądrość rozwinięta. Okej. I 3 bohaterów, 3 zamki. A w zamkach? Pusto. Dobra, to zrobimy sobie tak. Ulepszone gospodarstwo. Robin Hoody tutaj nam zrobią trochę różnicy. Tutaj jest tak samo wieża łucznicza. A tutaj rozwiniemy sobie ulepszony warsztat. To jest day one upgrade. Day two to będzie oczywiście rozwijanie naszej infrastruktury pod kątem ratusza. Gildie magów na pierwszym poziomie mamy już wszędzie. Dzięki temu, co wybraliśmy na początku. Po to robiliśmy te upgrade'y, powiedzmy te day one. Żeby sobie wziąć fajne jednostki, tak? Bo te jednostki, które są... tutaj, właśnie kusznicy, elfy i chochliki, one są dużo lepsze w wersji ulepszonej. I to są wszystko jednostki strzelające, tak? Więc tutaj to robi nam różnicę. Aha, to tutaj, dobra, czyli jesteśmy na jednym takim wybrzeżu, ten jest dużo dalej od całej reszty. Czyli byśmy chcieli pozajmować w pierwszej kolejności kopalnię. Moment, jeszcze. Ty, czemu my nie mamy tego? Tych artefaktów teraz? What the hell is going on? No bo to tarcza Strażnika Niebios to też by zrobiła spora Strażnik Misji. Ale zaraz pójdziemy do tego Strażnika Misji i zobaczymy. Bo jak to nam nie daje w sumie tego, to trochę lipa. Dawaj, same chokliki tutaj ci weźmiemy. Za darmo będzie? Nie, nie za darmo. Jakby było za darmo, to spoko. Okej. Przejmujemy.
Dawaj najpierw młyn. Złotko. Myślę, że złotko sobie pociśniemy. Mamy 3 zamki do rozwijania, więc złoto będzie potrzebne. Masz szansę wysłać drogą morską sporą armię do Nigonu. Uważaj jednak na zdradzieckie cieśniny najeżone ostrymi skałami. Ja właśnie nie chcę się bawić w armię morską, bo armia morska albo wymaga tego, żebyśmy mieli faktycznie bohatera, który potrafi się poruszać i ma tą nawigację, albo wymaga bardzo dużego nakładu czasowego. A tutaj wątpię, żeby tak było fajnie z czasem. No okej. Okay. 12 za 12. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! Natelta Tessa! Aha, dobra. To jest w takim razie co innego. Czyli po prostu musimy znaleźć lunetę. Lunetę. No, wyjście monolitu, to tam przeciwnik może się walić. Też może być problem w tym stylu. Master Glamrins, pokonacie? Dobra, nie chcą być atakowane. A, tu najpierw będziemy zbierać złotko. I teraz tak jak mówiłem, infrastruktura, to znaczy budujemy targowiska, aczkolwiek tutaj nie damy rady wybudować tych targowisk do maksa. To samo złoto na to, na dodatkowe gargulce. Pokonacie ich bez problemu. Jak to chcesz uciec? O Boże, jak głupią rzecz zrobiłem. Czy wy wiecie, co ja zrobiłem? Ja zrobiłem... Nie wziąłem jednostek z tego zamku i poleciałem i się tak, kurde, zastanawiam, o co chodzi. No przecież tam powinny być... Serio? Tutaj też? Chcesz uciec? To ile wy jednostek tam macie? Aha, no dobra. To ulepszone są. To tak, to rozumiem, że tutaj chcemy uciec. Grupa. To jest... A, bo to jest mnóstwo, okej. Okay. Dawaj tę grupę. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Dobra, git. Ten ma w sumie dużo tych, dużo zaklęć. 40, one mają ile po HP? 16. Zabijemy. Angard, broń się. Elegancko, co? Złoto. Kaplica, możemy sobie przejąć. No to był mega fail. Kuźni potrzebujemy, ale do kuźni potrzebujemy już innych surowców. To walniemy sobie tutaj magazyn surowców. Co tutaj robił magazyn surowców? Nie pamiętam. Tutaj chyba te kryształy, klejnoty zbierał. Klejnoty. Nie kryszteksy. Tutaj sporo czasu zmarnowałem przez to, że nie kupiłem Robin Hoodów od początku. Jak to chce? Ile tych Fajnie. Milion krasnoludów dali. Oho. Tak to się nie bawi.
Dużo tu zostało? No ci mówiłem, żebyś zaczął jeszcze raz, zresztą sam to powiedziałeś, Stalówka. Czemu nie zacząłeś jeszcze raz? Super. Tu i tak wlezie. No i dobra, mamy ich na dobicie. Nieźle, co? Same Robin Hoody zostały, ale pokonaliśmy to. Na luzie. No dobra, nie na takim luzie, ale pokonaliśmy to. Doświadczenie, tu jest potrzebny teleskop. Tam luneta, tutaj teleskop. A jeszcze szwarckop będzie też potrzebny. Skoro takie kopy mamy same. Kupimy te jednostki, kupimy te jednostki. Dobra, podzielone. O, są kopalnie tutaj jeszcze. To nam jest potrzebne zdecydowanie. Kuźnia. O, kuźnia. Dawaj, cytadele w takim razie tutaj wystawię już. Tutaj też możesz dać cytadele. No, żeby to nie stało tak odłogiem, no nie? Grupę zbrojnych to nie. To nie. Jakbyśmy się połączyli. Połączmy nasze promienie. O, jest drugi drewnik. Bardzo dobrze. Tak, jakbyśmy połączyli nasze promienie, to jesteśmy w stanie coś tam zdziałać. Bo to by było trochę fajnych jednostek. Ratusz. Kuźnia. No, ulepszymy tę kaplicę. Niech im będzie na imię Igor. Dobra, przejmij to. I tutaj tak, daj tych Robin Hoodów. To zróbmy tak, damy wam tych. Daj Robin Hoodów, dobra. I tutaj w ten sposób. Tutaj damy blisko siebie te jednostki, chociaż nie. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I tu dopełnimy w ten sposób. O, ładnie, symetrycznie, elegancko. Dobra, no i ty gdzieś będziesz szła chyba zbierać na południe. Tutaj masz darmowe jednostki, możesz sobie wziąć. My atakujemy. Tak, zgodzimy się na centaury, oczywiście, że tak. 25 centaurów się do nas dołączyło. Dawaj złotko, dawaj artefakt. Próbujemy tego. Na luzie. Nagie wody nie. Oj, ile drewna. Ale dobrze, tu jest kolejne wyjście. Nie podoba mi się duża ilość wyjść z tego miejsca. Tu chyba dodamy sobie nowego bohatera. Fabryka Golemów. Czy to jest budynek do atakowania, czy po prostu to jest budynek do kupowania jednostek? Bo już w sumie nie pamiętam. Tu dodamy sobie na pewno nowego bohatera. Magowie, lodowy pocisk. No dawaj tego z magami typa. Lepszymy ci to od razu gremliny do Master Gremlins. I te idziesz zbierać. Poddasz mu zaraz te gremliny. Bo gremliny są fajne strzelające na sam początek z pierwszego tieru. Jednostki pierwszego tieru, które strzelają. To jest to. Dawaj zagajniczek. Tutaj co możemy rozwinąć? Wieże magów. Dawaj te wieże magów, oczywiście. Jenowa, idziesz tu. Dawaj hajs. Dawaj miecz. Miecz chyba będzie lepszy niż to. Tak. Miecz śmierdzenia jest lepszy o jeden punkt. Dawaj, spróbujemy to sieknąć. Tu już są magowie. Nie pamiętam, czy to jest do walki? Tak, to jest do walki. Czy jesteś w stanie przejść i dać nam jednostki? Nie jesteś w stanie. Oczywiście, że tak. Dobra. Może teraz będziemy w stanie to zaatakować.
Czy chcesz uciec? O Boż. Aż tak hardo? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O Jezu, 50 HP mają. Nie no, ale powinniśmy to wygrać. Dawaj blesa na tego. Patrz. To trochę zajmie, ale damy radę. Wow. Ten jest mocniejszy. No. Jeden się posypał. Można? Można. O kurde, tu mamy recrutation shaft i to taki hardkorowy recrutation. Dawaj. Nie możemy tego zmienić teraz. No nie. Tak, możemy zmienić. Ej, co mnie tutaj? No i nagle się ogolemimy. Dobra. Magów? Magów to będziemy mieli duże straty. Jakoś to ładnie trzeba by w sumie poukładać. Te golemy niech będą tutaj blisko. Dobra, niech będzie i tak. Co chcemy kupić? Zamek. Tak, tutaj na pewno chcemy kupić targowisko, bo tutaj jeszcze ratusza nawet nie ma. Ale właśnie przed siódmym dniem kupiliśmy wieżę magów, więc magowie będą. Tydzień łasicy przed nami. Jam łasica. O, patrz, siara za darmo. Niech wam będzie. Dobra, ona to wyzbiera. Dużo strat? Cholera, dużo strat. Oj, dużo, o nie. Dużo, za dużo tych strat, chyba że mamy przyspieszenie. Hipnoza. To nie zadziała na nikogo. Czemu nie zadziała na nikogo taka hipnoza wsteczna? To słabo. Jakbyśmy zhipnozowali jednych, to by było ok. Ale tutaj jest po prostu tracenie jednostek w ten sposób. Więc to się nie będziemy bawić. Tu jest możliwość ulepszenia jednostek. Dobra, ty wejdź tutaj. Tutaj na pewno będziemy musieli ten biały namiot klucznika ogarnąć. Dawaj gremlyny. Kuźnie jeszcze tutaj musimy wybudować, seriously? Na kapitel nas nie stać po prostu. Dobra, to puścimy sobie tę rundkę. I będzie nas stać na kapitol. Kapitolnie. Dawaj ten wiatrak. Musimy kupić kapitol. Bez dwóch zdań. No tu jesteśmy w takich problemach pieniężnych, że to głowa mała. Chcielibyśmy sobie ich wszystkich kupić na pewno. No dobra, niech będzie i tak. Gdzie my idziemy? Zagajnik. Zagajnik nas nie urządza, szczerze mówiąc. Dużo ich jest, grupa. Chcemy ich zaatakować. No ale jak? Wy żeście stracili 12 gremlinów. Co wy żeście robili z tymi gremlinami, ja się pytam. Do jasnej ciasnej. Jakim cudem może stracić 12 gremlinów? Dużo ich walniemy? W sumie dużo ich walniemy. Wszystkimi możemy praktycznie.
Cześć, Nuxert. Logistyka. Nice. Logistyka, chociaż na jeden będziemy mieli. On jest tą hipnozą, a ta hipnoza jakoś do dupy działa. Dobra, puszczamy tę turkę. Janowa tu zbiera. Tutaj też możesz to zebrać, tak, tak. Ciekawe, co daje chata. Jakby dawała logistykę. Tak, ulepsz. Nie, nie ulepszaj, tylko robić na razie. Ja bym przed tam zobaczył mimo wszystko, żeby mieć wgląd w te podziemia. W razie gdyby nas chcieli zaatakować. Chcemy zaatakować. Okej. Okay. Chcemy te jednostki? Dawaj. Za co tu jeden poziom jest? Bo już nie pamiętam. Za co jeden poziom w tym może być? Koszary. Tutaj ratusz w końcu wjeżdża. Dobra. Infrastrukturę pieniężną w końcu mamy zrobioną. Bardzo długo to zajęło. Nie powiem, że nie. Fych, talent magiczny. W sumie dla niego może być ok, talent magiczny, ale dla reszty już nie. To jest kolejne wejście. Aha, bo tu już dojeżdżamy do zamku. Przydałoby się klepnąć te gryfy, przydałoby się klepnąć te żelazne golemy. Oni robią za tanków, tylko i wyłącznie. W sumie mogą mu dać wcześniej tego blesa. No, nie pomyślałem o tym. Gitara? Żelazne golemy. To będzie ciekawy bój. Tak, wiem, że tu są surowce. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. To mnie interesuje. 10 klejnotów. No dobra, damy ci 10 klejnotów. Nawigację nie. Ale mistrzowską artylerię, tak. Tutaj jest dużo skarbów. I myślę, że te skarby byśmy już wzięli na expa dla naszego Christiana. Klasztor sobie kupimy. Tutaj sobie kupimy magiczne źródło. Do polany jednorożców jest zresztą potrzebne. Tutaj sobie kupimy ołtarz życzeń. Dobra. Pieniądze są całkowicie zczyszczane z naszych kont. Ale będą jednochy chociaż potencjalne do wybudowania. Nie, to biorę w ciemno. Podstawowa magia wody. Nie na zaawansowaną balistykę, chociaż. Dobra. Najwyżej ma zbles będzie i tyle. To jest bardzo taka magiczna postać i tak z tych swoich umiejętności. Więc co mu tu innego wymyślić? I zastanawiam się. Nie, no tutaj myślę, że pójdziemy po prostu w dół. I zobaczymy, co jest na plaży. Okej. Całkiem sporo surowców do zebrania. Tutaj warto by było przejść w sumie. Dużo skarbów, dużo złota. Na tak zwany dzień dobry. Mądrość, odporność, mądrość. No mądrość. Jak już się pojechało, to trzeba jechać. Dawaj stajnie. Tutaj zrobimy sobie pola na jednorożców. Dobra. Tutaj sobie walniemy złoty pawulon. Damy radę pokonać? Pewnie, że tak. My byśmy nie dali rady na wejście. Czemu wy ich tracicie? I don't get it. Znaczy, rozumiem, ale nie popieram. O kurde, nice. Nie ma to jak dobry bless. Ua, nie wiem, czy zdążycie. Jest teraz mniej jednostek po prostu.
A, one i tak się ruszą na końcu. Podwójny ruch jeszcze będą miały, wiadomo. Ale my się zastawimy tutaj ładnie, okej? Okay? Okej, okay, super, dobra. Dobry, panie paździoch, podoba mi się. Młyn jest odwiedzony. Poczęlibyśmy sobie panowie jeden ochy jeszcze tutaj, zanim pójdziemy dalej. Wszędzie oka. I to złe oka. Te w rosole oczywiście. Nie mieszczą się do armii? Serio? Co my mamy takiego w tej armii? Dobra, połączymy tych po prostu. Arena walk. Świątynia obłoków już tutaj jest do walnięcia, dobra. Damy ją oczywiście. No tutaj potrzebujemy cytadelę sobie zbudujemy na początku. Tak samo jak zamek tutaj w fortecy walniemy jutro. A, no bo ona idzie tutaj, to idź sobie Krystianie po prostu niżej. No, Krystkiem już musimy iść w stronę zamku i chyba wykupić nawet jednostki. Ale nie wiem, na ile nam starczy tak naprawdę. Czego nam brakuje? Brakuje nam drewna. Tego nie przewidziałem. No właśnie, to lipa trochę. Dawaj zagajnik w takim razie, będzie więcej tych jednostek. Tak samo tutaj damy bastion gryfów. No i dobra, akurat będziesz na populację, to pozbieramy sobie te jednostki. Tu bym jeszcze tym przeszedł, zobaczył co jest. Chociaż tam też Krystek będzie szedł, ale to najwyżej będzie bohater do zbierania za Krystkiem. Nie, no tutaj naprawdę mamy spoko armię, jakby to wykupić w całości. To by był sztosior. Ulepszmy te golemy, sobie zróbmy... golemy jako tanków po prostu. W dużej ilości. Jeszcze magów sobie tutaj ogarniemy. Magowie strasznie drodzy. No dobrze, tutaj już planowałem. Okej, okay. I niech będzie w ten sposób. Tych na górze mamy, żeby było ich łatwo wstawić. Chociaż nie, no w sumie powinienem zrobić tak, że to tak. I tutaj zrobić inaczej może. Tak, tych połączyć sobie razem. Nie tak, tylko... z shiftem na pół ich podzielić i tak porobić. O. Tak to zrobimy. No i idziesz do środka tutaj popatrzeć. Wiem, że tu jeszcze są jednostki, ale najwyżej drugi bohater to ogarnie. Bo chcę zobaczyć, co jest w środku. Znaczy w środku wiemy, co jest. Jest dużo złota. To dużo złota to mnie by satysfakcjonowało bardzo. Tutaj też jest dużo złota. Mogą zaatakować sobie. Róbmy te ulepszenia. Czy ty jeszcze, koleżanko, coś tu chcesz ogarnąć? No tam gdzieś nie byłaś, po prostu sobie ogarnij. Tym idziemy do środka. Tutaj mamy jako taką armię. Oni nas atakują? Serio? No niech im będzie na imię Igor. Aż trzy wyjścia są. Tu od razu są troglodajci. To zostawimy to. Atakujemy. Jak wy żeście dwie harpie stracili? Ja się pytam jak. No tu jest dziura. Więcej inicjatywy mają te jednostki. No właśnie. A. Okay. Hej, serio?
prawie. Dobra. Magii wody? Nie. Mistrze, ci dajemy mądrości. Tam coś jest, jakiś ten... Chyba jakiś posterunek graniczny? Albo mi się wydaje, tak cień może padać też. Ulepszymy koszary. Zagajnik. I złoty pawulon. Nie, no tutaj też musimy pozbierać się na ten zamek w końcu. Wszędzie magię wody nam proponują, no. Co z tą magią wody? Wszyscy by chcieli te wody. To tu wody nam brakuje, czy jak? Idziemy na te złe oka. Mhm, tak. To jest potrzebny posterunek, a takiego nie mamy. To jest nasz posterunek. 13 ma numer. Portal chwały. Portal chwały. Ołtarz życzeń. Co jeszcze możemy ulepszyć? Centaury, krasnoludy. Nie, dajmy tą gildię górniczą na początku. A jutro sobie rozwiniemy zamek w fortecy. Od razu to zrobię, bo potem zapomnę znowu. Dobra. Wieża gryfów. Tak, spoko. To już... Nie no, magicznego stawu chyba nie będziemy brać na razie. To jest budynek piątej potrzeby. Dawaj te harpie. Dobra. Trzy centaury mogą być. Zastanawiam się, czemu ja go tu przyprowadziłem. A, żeby chodził za krystkiem, no tak. Nie chcemy atakować złych ok. Damy ci trochę expa. Liczyłem na to, że będzie... O, logistyka właśnie. Jakby jeszcze patefing był do tej logistyki, to by było w ogóle sztosiwo. Ale nie ma patefingu. Dobra. Wszędzie braki drewna mamy. Ściana wiedzy. Biblioteka jest nam potrzebna na pewno, tak. Tutaj strażnicę możemy od razu walnąć. No i tutaj pewnie nic. Tą gildię magów na drugi musimy rozwinąć, żeby mieć smoki. Jaki fajny łuk. Elfijski łuk z drzewa wiśni. Znaczy się Sakura Tree. Tutaj gdzieś te drogi się w swoją stronę tak, mają taką konwergencję wbudowaną w siebie. No musimy. O Boże. Ajit. Jest tu Ajit jakiś. Spotykamy przeciwnika. Jesteśmy atakowani. Dobra. Nie mamy drewna, żeby tu wybudować nic. Uciekł. Wziął i uciekł. No tutaj też nie poradzimy na te straty nic. Legowisko, troglodyci. No tu są garnizony i tu już się zaczyna teren przeciwnika. Duże te garnizony? Grupa mnóstwo. Nie takie duże te garnizony. Do pojechania. Dobra, jeden zbrojny może być. Ty idź tutaj, zbieraj te rzeczy. No i tu trzeba uważać, bo tu przeciwnicy będą wychodzić zdecydowanie za tych granicznych miejsc. No i tak, tak jak nam kazali znaleźć te podziemia, to te podziemia żeśmy znaleźli. I to jak? Nie kupujmy dzisiaj nic. Z pewnego powodu. Zapomniałem. O zamku. Brawo ja. Ściana wiedzy, niech będzie. Nie kończymy tury. Dopiero zaczęliśmy turę, gościu. Co ty już chcesz kończyć? Spoko straty. No i tu gdzieś jesteśmy w pobliżu samych siebie.
Dawaj złoto. Dawaj artefakt. Nie jest populacja. Tutaj najpierw kupimy sobie gildię magów poziom drugi. Że tutaj możemy coś? Nie. Co dodaje? Jeden klejnot dziennie. Worth it. Chyba worth it. W długiej mierze na pewno. Przyjść tą bez problemu. Ach, dużo strat, ale... Ale no nie poradzimy na strzelających za bardzo. Dawaj hajs, bo zaraz będziemy musieli rekrutować jednostki, nie? Jak tam tu przeciwnik wyjdzie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co i dlaczego, to musimy być gotowi. No niestety, znowu, dyplomacja. Dużo jednostek strzelających, strasznie dużo jednostek strzelających. Może po prostu trzeba się zawrócić tymi naszymi główniakami i pozbierać te jednostki, bo mamy naprawdę sporo jednostek tylko w domu, nie tutaj. Grobowiec, medal męża stanu. Co robi medal męża stanu? Zmniejsza koszt ponoszony podczas poddania się. My się nie poddajemy, co ty? My lecimy na grubości. To uczy nauki, to słabo. Coś, co uczy nauki, to jest do dupy. Dobra, wyczyścimy tutaj tych troglodytów. I niech ten sobie tu zostanie i zbiera. A, jeszcze tutaj możemy iść w tym kierunku. Ogarnąć. O, jak fajnie. To jest ta wieża ognia. Super. Kryształów brakuje. Przede wszystkim. No, tu ulepszyć możemy. Dawaj, na razie magów ulepszymy. No, tych by wypadało ulepszyć, bo byśmy mieli tytanów. Tytani są o niebo lepsi od gigantów. Przeciwnik wyszedł. Co to za przeciwnik? Ajit. Pogonimy za nim. Czy za nim pogonimy? Pogonimy. Okej. Okay. Acceptable, acceptable. Wow. Kapelusz czarodzieja. Naprawdę fajne sprawy tutaj są. Ja chciałem iść już gdzieś tam do zamku i się sfotografować z naszymi fanami w zamkach, ale ciężko to zrobić. Wziął i uciekł, dobra. Ale pewnie zaraz to przejdzie, tak czy siak. Dobra, wolni tego. Wolni te. No kurde. 66 harpii było aż, dobra. Zaraz chyba porobimy jakieś deale, żeby mieć ten ulepszony porter chwały. I 3 anioły byśmy mieli wtedy, tak? No, a niedługo populacja. Nie, nie wygra Trump. Poza tym to do wyborów to jeszcze pół roku jest, panie kolego. To jest odległa przyszłość. Wiesz, ile rzeczy się stanie przez te pół roku? Przez pół roku to tyle gier zagramy, że ho, ho, ho. Nawigacja podstawowa, super, wow. Serio. Czego nam brakuje? Jestem głupi, prawda? No jestem, ale to inna kwestia. Bo ja zamieniłem nie te surowce, co trzeba. Brawo ja. Portal chwały. Ule, tu mamy wszystko już ulepszone. Tę wieżę strażniczą możemy dla zasięgu wykonać.
Zasięgi ważna rzecz, aczkolwiek dużo tych zasięgów nie dało. Na pewno to trzeba będzie odwiedzić i to w miarę szybko. Tylko nie wiem, czy tego nie musimy zrobić od dołu. Są nawet dwie spoko kopalnie. High Roast. Czy tu możemy coś? Możemy coś. Skarbiec. O, skarbiec w sumie to nie byłby zły pomysł. Kinga byłaby dumna z tego skarbca na przykład. Dobra, idziemy tutaj do zamku. Tym idziemy tutaj wyzbierać złoto. Jawot poprobował pasztiet i nie wiem, co to za litera. Sun pajka? Co to jest? Si i tak. Wkusno było. No dobra, że jadłeś pasztet i było smaczne. To zrozumiałem. Ale pasztet z czego nie zrozumiałem? Ale dobra, jak jadłeś dobry pasztet, to się... To spoko. Dobry pasztet nie jest zły. Pasztet piecie, no... Aha, pieczony pasztet. Okej, taki domowy w sensie. Rozumiem. Rozumiem już teraz. Ja pani Maju. Chyba na razie i tak nie ma sensu nic kupić. Tu kryszteksy, wszędzie kryszteksy. Co z tymi kryszteksami, że wszyscy je chcą? Każdy by chciał kryształów, a robić to nie ma komu w kopalni. Tylko dzieci wysyłają w Afryce. Co daje ten kapelusz czarodzieja? Ten artefakt, jeżeli jest noszony, pozwala na rzucanie zaklęć 5 poziomu. Biorąc pod uwagę, że dwóch naszych głównych bohaterów ma... co ma? Mądrość. To nie będzie nam potrzebne tak naprawdę. Czy tu jak zbierzemy ten ogień? Bo to jest ogień z Dark Soulsów. Bardzo ważna rzecz. Okej. Okay. Jutro populacja. Robimy to, co Nuxar wtedy powiedział. No bo plaga, no ja czekam na populację, to plaga. Dobra, populacja Goga. Nastał czas Goga i Magoga. Coś sobie wymienimy. Jedno drewno potrzebujemy. Tutaj arenę walk sobie klepniemy. Dobra. Dużo nie kupiliśmy. Na pewno chcemy tych. Bez dwóch stań. Na pewno chcemy tych. No i dużo więcej nie kupimy. Niech ci zostaną w zamku. I dobrze wyglądają. No bo więcej im nie mogę zaoferować. Chcemy ich walnąć? To byśmy chcieli walnąć. No, takuj. Masz 5 aniołów, gościu. Ty się jeszcze zastanawiasz, czy atakować cokolwiek. Ale widać, że mamy kryzys złota. Prawda? Prawda. Masz mu artefakty zaraz. No i ten niestety musi poczekać trochę w zamku, bo tu jest bardzo dużo dobrych jednostek. Ale problem z nimi jest taki, że nie mamy jak ich wykupić. Nie mamy za co ich wykupić. A jeszcze mamy trzeci zamek, no nie? To jest kurde mała masakra. Dawaj te artefakty. I co ci zrobimy, panie kolego? Fajne masz te ringi, ale nie wiem, który bym chciał najbardziej. Zdrowie wszystkich jednostek kontra morale. Nie no, morale nie będą potrzebne, aczkolwiek tutaj jeszcze by dochodziło szczęście, bo szczęścia mamy brak. Ale chyba plus jeden. Im większa armia, tym to plus jeden lepiej działa. Lepiej się sprawdza, może tak. Czy my tu jeszcze byśmy chcieli w sumie coś wyczyścić na tym biomie? Nie. To możemy iść do środka, ale może tym wejściem. Aczkolwiek nie ma znaczenia chyba, którym wejściem.
przejdziemy i sobie przejdziemy za którąś bramę. No tu też do przodu można by było zobaczyć, co jest, ale chyba za tymi bramami będzie prędzej przeciwnik niż tam na froncie. Się zastanawiam. Poważnie się zastanawiam, ale nic nie wymyślę chyba. Mogę podejść ze śrubokrętem i nic z tego nie będzie. Dobra. Drogie są te tytany. Bardzo drogie są te tytany. No ale w końcu to tytany. A, wiem co mogę zrobić. Boże. To jest głupie, że tego już wcześniej nie zrobiłem, ale masz parę więcej jednostek. Ktoś tam będzie dobrany. Po prostu pójdziesz sobie za naszym Krystkiem. Chodź. Najwyżej ci doślemy potem jednostek i będziemy atakować naszego wroga z dwóch stron, bo to jest naprawdę taka za duża armia, żeby ona siedziała i nic nie robiła, no nie? Na tyłku. Przynajmniej sobie zrobicie zwiat, może jakieś surowce poogarniacie, może jakieś zamki tutaj spotkamy gdzieś przeciwnika. Nie wiem, co on ma za główną armię, ale pewnie będzie mocna. Czy coś jeszcze chcemy kupić w sumie w tych zamkach? Na pewno w tym bastionie chcemy kupić prędzej czy później te smoki, ale na smoków potrzebne dużo kryształu i też to jest kolejna droga jednostka. Dyplomacje zaawansowane. Zamek. Ha! Zamek za free. Nie ma to jak zamek za free i jeszcze się nazywa Cold Shadow. Dobra, nazwa nie jest zła. Znajdowanie drogi. Tak, ciebie weźmiemy ze znajdowaniem drogi. I zrobimy taką opcję, że te gnole ci tutaj zabierzemy. Rozdzielimy tych i będzie dobry bohater do zwiedzania. Masz atak. Dobra. O, jest kolejny zamek. Darkborough. Co wy mieliście w tym zamku w sumie? Nie tak dużo. W sumie wszystkie podstawowe jednostki, tylko nie ulepszone. I cytadeli nawet nie mają. Myślę, że na razie to zostawimy z racji, że gdybyśmy mieli nadmiar pieniędzy, to byśmy to porozwijali. Ale nie mamy. To nie rozwiniemy. Tutaj też możemy ogarnąć na wieżę ognia. Będzie wizja. Wizję. Aha, to tak wygląda. W takim razie tego bohatera tutaj przekierujemy. I niech on przejmuje kopalnię, bo to się przyda. A my pójdziemy tędy, tą drogą Krystkiem. Dalej. To jest kolejna wieża. Ma jakieś jednostki? Niedużo. Tutaj myślę, że zrobimy podobnie. Też damy bohatera, żeby zebrał te kopalnie, a my sobie pójdziemy tam dalej jeszcze. Przeciwnik. O, role lajka, ale to raczej nie jest główna bohaterka, ani główna armia wroga, bo trochę słabo wygląda. A jeśli by była, to śmiech na sali. Ja bym się uśmiał niczym koń. Zaawansowana nauka. A to może ciebie po prostu damy tutaj, zamiast budować nowego bohatera. To zawsze będzie pieniądz w kieszeni. W tym zamku co macie? W sumie podobnie, to samo rozwinięte. Tylko też bez upgrade'ów, bez cytadeli. No dobra, idziemy za tą rolę lajką. Troglodyci dołączają do nas. No bo ja się trochę boję jednej rzeczy, że nam wyjedzie tutaj zaraz bohater, który będzie jakości tego generała Kendala albo Alamara z tych poprzednich misji. I po prostu nas wyjaśni, no. To by było najgorsze. Tydzień szczurki przed nami. Szczur.
Aha, fajnie. A, okej, okej. Ale my to rozegramy chyba. Bardzo dużo jednostek straciliśmy. Jakim cudem? Nie wiem. Co wy tu macie w sumie ciekawego? To jest slow podstawowy, także on dużo nie daje. Ten slow. Masz błogosławieństwo i walnij go. Nice. No magowie nam obrywają. Ach, ach, kurde. Nie wiem, czy tego nie trzeba było spowolnić tak naprawdę, ale teraz to już trochę późno. Zwalniemy troglodytów chyba. A hipnoza? Na koło możemy hipnozę rzucić? Brawo. Słaba jest ta hipnoza, bez kitu. Myślałem, że będzie to lepsze zaklęcie, jednak nie bardzo. Dużo jednostek trepaliśmy dzięki temu. Wszyscy na tego idą. Dobra, to jest dokończone już. Zawalimy ich mimo wszystko. No i uciekli. Mistrz wody. Tak. Okej, to przenosi w ogóle na drugą stronę mapy. Dawaj te skarby. Zaraz wrócimy, bo tutaj chcemy iść po kolei, bo myślę, że tutaj może nam potencjalnie jakiś przeciwnik wejść. Jest kolejny zamek. Dobrze, ile tych zamków typek ma? Nie no, to skoro ma już trzy zamki, no to pewnie tutaj będzie czwarty. To z czterech zamków to jest duża populacja. A na razie nie spotkaliśmy jakiejś takiej wybitnej armii. Widzimy sobie bibliotekę oświecenia, rzecz jasna. No, to jest super sprawa. Najlepszy budynek w grze. Tak, pozajmowane to mamy, no to możesz iść za Krystkiem. Albo ewentualnie możesz sprawdzić, co tam jest. Tam jest kolejny portal, więc pewnie kolejny portal przenosi tutaj gdzieś. Tak jak analogicznie ten przeniósł. Shade. Też nie ma armii tutaj w tym zamku. Podejrzane. Smocze urwiska, chociaż zróbmy. Ja tu się rozglądam ciągle za jakimś bohaterem. No jestem pewien, że będzie bohater, który nam wykupił populację całą. Które nam przekudli tak, że to jeżdżyć stanę w pantalony, nawet nie zauważymy kiedy. Nie, no dobra, małe straty. Pewnie tu jest i tak wieża, więc tych wieża sklepała. Magia powietrza. No, magia powietrza bierzemy. Kup księgę zaklęć. I mamy przyspieszenie. Dobrze, będzie przyspieszonko. Jaskinia smoka. To jest coś, co warto by było skonsiderować. Dawaj nam to kolejnego bohatera. Gdzie go wyślemy? Ten nie przejdziesz, ale przejdziesz tutaj sobie po tych miejscówkach i pozbierasz surowce, kopalnie i tak dalej. Kogo my schowaliśmy jeszcze do zamku? Krystiana tylko, tak? Tylko Krystian siedzi w zamku. Okej. Też by się przydało wziąć. Krystek ma fajne statystyki. A tak obrona. Tu na razie jedna populacja minęła, także nie tak dużo. Myślałem, że więcej. Myślałem, że już ze dwie, bo idziemy po tych lokach, idziemy. To jest po prostu tak, wydaje się, że się długo idzie. Z racji na to, że bardzo, bardzo wolno chodzimy po tych lokach.
No i co, Krystkiem idziemy teraz na dół raczej zobaczyć. Możemy mu kupić te machiny wojenne, bo why not? A, tutaj gilię magów na trzeci chcemy. Cześć Inku! Dobry wieczór! Ano, gramy w Heroesy. Dzisiaj jest trzeci dzień naszego grania w Heroesy, panie. Panie Janie, niech pan wstanie na śniadanie. Jest kolejny zamek. Dobrze. I tu jest bohater, ale nie możemy go ogarnąć, więc nie wiemy, czy co to jest za bohater. Czy nam spuści tak zwany łomot, czy nie. Nie, spoko. Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Czy tu ktoś... Nie, nie. Wydawało mi się, że tu ktoś jest. Na szczęście. Tam coś jest, tylko nie wiem co. Nie wiem, czy to nie mantikory czasami stoją. Dobra, garnizony mamy ogarnięte. Tutaj też chyba powinien być zamek w takim razie, co nie? Taki jak ten. Nie no. No nie, to trochę inaczej idzie. A może na środku tu jest jeszcze zamek? Nie mam pojęcia. No, nie zobaczę tego bohatera niestety. Szkoda. Ale jakby to był hardkorowy bohater, to podejrzewam, że przyszedłby tutaj do nas. Cześć Kinga. Cześć Kinga. Dobra. Chyba najpierw sobie zaatakujemy ten Deep Shadow. Tu już smoki nawet mieli. Patefing. Patefing. O Jezus Maria, serio? To ja tu muszę tym bohaterem czym prędzej się... Uciekajcie. No, tylko uciekanie tym bohaterem to też zajmie rok. I to nie żartuję. To będzie rok. A, tutaj są czarty. Myślałem, że to będą mantikory po tych nogach, ale to jednak są czarty. Czartoryskie. Jestem trochę w szoku. Zgarnęliśmy cztery zamki, co mnie bez większego oporu. Zastanawiam się, czy to jest podpucha. Gdzie ten bohater? Malekif. Mhm. Ty musisz iść jak najszybciej. I zebrać sobie jednostki. W sumie zrobimy inaczej jeszcze też trochę. Jest siódmy dzień, jutro jest populacja, no to od jutra to zaczniemy robić, dobra. Na razie nie szalejmy. Troglodyci, masz troglodytów. Zrobiłbym taką rzecz. A może on pójdzie po prostu na tego bohatera. To jeszcze tutaj możemy tym bohaterem iść kawałek dalej, dobra. Bo chciałbym zrobić taką sprawę, żeby go zaatakować po to, żeby zobaczyć ile ma jednostek. Myślę, że to też by nie była w sumie zła opcja. Nie chcę atakować jednostek rężowych. Podstawowa magia ziemi, bardzo fajnie. Jutro jest populacja. Tu jest też jakiś bohater. O, dobra, zobaczymy co ma za jednostki. Słabe ma jednostki. Seriously, ma słabe jednostki. Daj autokombat. Dobre, nie? Jak zaatakował, przypuścił atak na namiot medyka. Okej. Tutaj jeszcze gdzieś był bohater. Tu. Anjit, on ma trochę większą armię, ale to też nie jest jakaś taka armia subcio, bym powiedział. To jest taka armia, że jak patrzę, o nie, to gdzieś tam w pantalony. Tylko to jest po prostu armia. No i właśnie nie wiem, iść Krystkiem dalej, bo jak Krystkiem pójdziemy i przegramy, to nie ma odwrotu. Nie chcę minotauru za hajs.
Ty nie masz w sumie co robić już, typie. Cię wrócisz zaraz do jakiegoś zamku i będziesz zadowolony sam z siebie. No i tak, najpierw puścimy tej populacji. Boże, 129 tysięcy! Ale kupiliśmy wszystko. Z jednego zamku, a mamy jeszcze dwa. Mapka od geniuszy jest genialna, po prostu jest genialna. W tym zamku, to jest chyba jedyny zamek, tak, jedyny zamek, który ma trzy jednostki strzelające. Raz, dwa i trzy. I tą Ajonę połączymy właśnie sobie z naszym Astralem, bazem Astralem. Tak, żeby on tutaj dostał to wsparcie, bo to jest to wyjście, to dolne, także w sumie niedaleko. I tutaj możemy tego Ajita potem pogonić. Pogonić mu kota. Nie kupimy zbyt dużo tych jednostek. Także na razie tutaj nie wsyłajmy. Zostawię sobie pieniądze właśnie, gdybyśmy byli atakowani w tych zamkach. I bym potrzebował wykupić jednostki z tych zamków, no nie? On do Łodzi uciekł? Okej. To było trochę dziwne. Najpierw tą ruszymy. No i jak mam, no to już trudno, no. Bo chyba ostatni slot mi został. Jakby wpadła logistyka, to by było fajnie. Szybkość wszystkich oddziałów o jeden. Kurde, weźmiemy szybkość oddziałów. Smocza utopia. Tu są jakieś te niezbadane tereny, ale tutaj widać, że jest te kaplice oków. Zwe oka. Tam, gdzie się rekrutuje ten budynek. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Blisko zła, czy inne coś takiego. Tutaj jest zło. No i was możemy już pochować tutaj w tych zamkach. Bo na razie nie jesteście super potrzebni. Czemu on tu wypłynął? Tam ktoś się pojawił. A, to jest ten Malekith, okej. Dobra, i tutaj będziemy mieli armię i zaraz tego Ajita pogonimy. No ten jest bohater fajny, ma logistykę, ma patefing. Także naprawdę spoko kwestia. Dobra. I zrobimy to w ten sposób. Idź tego Ajita tutaj goń. Ten Ajit raczej nie powinien uciec. O kurde. Wow, Vataha mało mnóstwo. To może być główna armia. Spróbujemy. Co mi szkodzi. Może to sami rozegramy? Zobaczymy, co to jest. Nie stać nas na implozję. Czy on do nas wyjdzie? On do nas wyjdzie. Ma szansę go zabić. Nie mamy Blesa? Nie mamy Blesa, szkoda. Jakbyśmy mieli Blesa, to na pewno by go zabił. Trochę zabrakło. Dużo zabrakło? 75 na luzie. No, ci łucznicy to dostaną. No i tutaj trześniemy oka. Te, które pływają w rosole, rzecz jasna. Dużo oków zostało? Nie. No, trześniemy tych. Zamieniły nas w kamień, ale chyba nie wiem, czy będą mogły strzelać, czy nie. I'm not sure. Okej. No, jeszcze nam pomógł typek. No i co? Dużo straciliśmy łuczników, to fakt, ale na łuczników się rzuciły smoki. Ogólnie myślę, że straty mamy mniejsze tak nie ilościowo, ale jakościowo.
Ty, no i przejęliśmy kolejny zamek. To jest zamek, który jest najbardziej rozbudowany. To ja powiem inaczej, to jest zamek, który jest rozbudowany. Do końca. I się pytam, what the hell is going on? No to trzymamy. Teraz trzeba tylko bohaterów mu wyczyścić i gitara. Arlach, prawie jak Gerlach. A ja wyszedłem z tego zamku. Niedobry ja. Kupimy te harpie. Teodorus, idź tutaj do tego zamku i się schów. Dużo masz armię? Nie, nie. To nie jest duża armia. Trzeba było je rozdzielić na maksymalnie, to byśmy trochę więcej to ugrali, ale dobra. Tu jest jeszcze wejście. Cztery archanioły, że się stracili. How could this happen to me? I've made my mistakes. Powiało chłodem. No się zastanawiam, czy zaatakować te. Ty dojdziesz? Nie, nie dojdziesz. Bo chciałem zaatakować harpie, żeby mnie nie denerwowały. Ej, nie zabijamy tych czarnych smoków. Strzała. A, bo on ma dobre statystyki. To dlatego. No dobra. No i tak klepnij tego smoka. Tam jednego asia-siasia tam weszło i drugi smoczek leży. Walniemy oka? Walniemy oka. No niestety, te karty są ulepszone. O kurde. Więc nie mają. Nie robimy na nich kontrataku. No jak tam z pelami to przyłożył? Patrz, taka magia. Widziałeś takiego Harry'ego Pottera? Super. No on tą magią nas może pociorać, bo całkiem niezłą ma tą magię. No, brakuje jeden punkt, dawaj. Ktoś to już do końca. Ta, on nas magią przede wszystkim ciora. Niczym innym. No jeszcze żyje. Ale co to za życie, prawda? O, super. Nie ma to jak dobre morale. Jednego archanioła straciliśmy. Oho, oho, oho. Mistrz w dyplomacji. Nice. Gdzieś był ten typ. Tutaj chyba poleciał, prawda? No nigdzie indziej nie mógł polecieć. Gdzie jest Ajit? Ajit. Ajit. Ty możesz wracać do zamku, a nie iść tutaj. A, jeszcze ten Malekif jest, kurde. Ale tutaj był też Ajit. Był, no nie? Był. Był i się zmył. O kurde. Czego najwięcej mamy? Co jest nieulepszone? Legowisko Himer. No dobra, niech będą te Kajmiry. Jest Sylwia. Dawaj tego z tego pana. No to chyba Krystek musi wracać tutaj w razie czego i pomóc tym Malekifem. Wracasz do tego zamku. A ty idziesz szukać Ajita. Jestem pewien, że ten Ajit gdzieś tu był. Tutaj jest. Jest Ajit.
No dobra, pokonany. Ooo, magiczne buty lewitacji. Nice. Ucznictwo. W zamku, gdzie są trzy te. Trzy jednostki strzelające, to jest sam raz. Coś mi mówi, że to jest jego ostatni bohater. Zwycięstwo na autoataku. Logistyka, logistyka. Ktoś jeszcze został. Ale biorąc pod uwagę, że to cztery zamki były, to tak, to mógł być ostatni bohater. Bez większego problemu. Wszystko musimy pokonać, tak? Nie wiem, gdzie jeszcze może być ten przeciwnik nasz. Zaraz też może być, że nie będzie miał zamków i po prostu polegnie. W ten sposób, że zostanie wygnany. No nie wiem, co zrobić w sumie. Wszystkie zamki mamy pozajmowane. Najwyżej tym też mogę wrócić do zamku i zrobić sobie Grand Reinforcement. Tutaj zobaczymy na górze, co jest. Wow, bo jesteśmy po drugiej stronie mapy. Tam ktoś jest. Jest. Miałem go. Czemu my nie mamy tego założonego? Ataki, obrona versus 3 ataku. Chyba to będzie lepszy atak. Chociaż dawaj. W ten sposób. No to jest kopalnia zajęta, więc tu gdzieś przeciwnik może być. Może być i zamek jakiś, właśnie. No ale tutaj na pewno nie musiał iść tędy. Może łódkę wziął. Kurde. Tu jest kolejne wejście do podziemi. No ale tędy raczej nie przeszedł, no kurde. Co tu się dzieje się? O, dziwne. Zróbmy jeszcze tutaj drugą sobie armię świata, największą. O, możemy tego Agita kupić. On ma logistykę, patrz. Dobrze. Ale będziesz miał armię, gościu. Podoba ci się taka armia, co? Bo mnie tak. Dobra, i ten Agit będzie tutaj szedł w naszym kierunku i do Krystiana się połączyć. Pomarańczowy musi udać się na wygnanie i tracić swoich bohaterów. Mamy go. Ha! Wygraliśmy to. Ej, poszło zadziwiająco łatwo. W sumie w miarę szybko go żeśmy zaatakowali i poprzejmowali mu te zamki, także poszło nawet spoko. No bo 3 miesiące, zaraz by mijały 3 miesiące. 3 dni brakowały do trzeciego miesiąca. Do końca trzeciego miesiąca. K4M4. I mamy kolejną kampanię za nami. Jaki czerwony? Ja ci dam czerwony. Gdzie Knight jest czerwony? Knight nie jest Ferrari. No i mamy kolejną kampanię. Niech żyje król. Informacja o kampanii. Wojna w Erati to najlepsza rzecz, jaka mogła spotkać ludność krainy Deirza. Wojna ma taką skalę, to niekończące się żniwa dla naszej armii nieumarłych. Dziś świętujemy, jutro podbijamy Eratię. Grób króla. Masz 3 miesiące na dostarczenie ducha opresji do Stone Castle. Szukaj mędrca, wypełnienie jego misji pozwoli ci przenieść nagrodę do następnego scenariusza. No i tu będziemy grać nekropolią. Mamy falę śmierdzi. Fala śmierdzi nie jest głupia. Jeden czarny rycerz albo szkieletornie. Zaryzykujemy z falą śmierdzi? No tak. Dobra, jo. Świętym celem naszej nacji było zabicie człowieka, który wygnał nas z Erafii. Jednak inwazja wojsk niegońskich i eofolskich była dla nas niespodziewanym prezentem. Pola Erafii usiane są ciałami jej rycerzy. Dla nas to okres zbiorów, okres wojny. Królowa Katarzyna jest godnym przeciwnikiem. Aby pokonać pozostałą część wojsk Erasi, potrzebujemy kogoś, kto dorówna jej zdolnościami taktycznymi.
Mamy plan. Ironiczny plan. Wykorzystując fakt, iż Katarzyna będzie zajęta wojną z Królestwem Nigon, prześlizgniesz się z małym oddziałem do miejsca, gdzie pochowany został król Gryffindor. Uważaj jednak. Ten teren okupowany jest przez rozproszone, ale dość silne oddziały armii erasjańskiej. Kiedy już odnajdziesz grób króla, wskrzesimy go i sprawimy, iż stanie na czele naszych wojsk. Z królem Gryffindor, dowodzącym naszymi armiami, szybko odzyskamy jego królestwo i zmienimy je w królestwo zmarłych. Bardzo groźny ten głos Radosława Pazury. Gramy na małej mapie i mamy jakiegoś nagasza. Szpiedzy donieśli, że grób króla Gryffindorta znajduje się w Stone Castle, niedaleko północnej granicy Erati. Te obszary ominęły zawieruchy wojny z Nigonem i Eufolem. Szybko przeszukaj teren i odnajdź zwłoki króla, a wtedy my będziemy mogli tknąć w nie życie. Jednym z przedmiotów potrzebnych do rytuału ożywienia króla jest duch opresji. Musisz odnaleźć ten artefakt i zanieść go do Stone Castle. Trzeba tego dokonać bardzo szybko. Jeśli duch króla opuści ciało, wszystko będzie stracone. Okej, no dobra. To mamy nowy zamek. Jeszcze takiego zamku nie mieliśmy. No to gramy. Oczywiście, że tak. Nekropolia. Przed nami nekropolia. Bardzo słabo rozbudowana ta nekropolia jest. No i jest problem. Weźmiemy sobie jakieś jednostki. No dzień dobry. No to nam będzie potrzebne. Wszyscy naszą miksturę! Natelka, Tessa! I możemy na dzień dobry mieć jeszcze Srakera. Typa, który się nazywa Sraker, autentycznie. Co ty masz? Inteligencja, nekromancja i złoto. Nie tak źle. I te fale... śmierci. To też może być nawet spoko sprawa. Dobra. Tak cię zrobimy. Szkielety wolę niż jednego zombiaka, znaczy ożywieńca. Nawet nie jest zombiak. No idziemy zwiedzać. 3 miesiące na małą mapę mamy tak naprawdę. Dobra, co nam chatka pokaże? Zamek. I już przeciwniora mamy od razu. Dobry ten przeciwnior? Loinis? No nie. Tutaj jest więcej jednostek. No, jednostki my będziemy mogli wykupić, więc pieniążki będą nam potrzebne. No tu też kogoś mógłbym wysłać, ale kurde, na razie idziemy na dół. Garnizon, o tu garnizony mogą stać. Dawno temu potężni magowie umieli tworzyć magiczne artefakty, jednak ta wiedza już dawno jest zapomniana. Dobra, czyli trzeba egzemplarz mu przynieść, amuletu trzeźwego umysłu. Tu w każdym tym jest dokładnie to samo napisane. Amulet trzeźwego umysłu. Ciekawe, czy jest amulet pijanej jaźni też do pary. Myślę, że byłby taki pasujący. Damy sobie radę miasta. Witaj, panie Karigolu. To jest ten Stone Castle, tak? To mamy przejąć, to miastko. Mamy trochę jednostek, ale nie tak dużo, jakbym sobie życzył. Fajanse podstawowe. Fajanse się przydadzą zawsze. Jak ktoś ma Prima, Fallout 2 jest do odebrania za darmo. Okej. Okay. Fallout 2? Naprawdę? Dwójkę dają? Odrzekł mądry internauta, by okupić jej Fallouta. To pójdziemy tym tam wyżej zobaczyć, co jest. No spróbujmy to zaatakować. Co nam szkodzi? 23 szkielety. Dwa szkielety odzyskane. Fala śmierci robi 20 punktów obrażeń. Trzeba było wziąć tego rycerza. Ciekawie podszedł.
No, my tylko 7 straciliśmy i 2 odzyskaliśmy od razu. Jesteśmy praktycznie przy tym zamku. O, kamienie. Bardzo fajnie. Tutaj budujemy gildię magów od razu. Przyszedł nas zaatakować. Czy chcesz uciec? No nie! To on takie wojska ma? Oh fuck! No ma. Faktycznie ma. No to będzie za mało. Ocie! No bo on to zaklęcie ma i to bardzo dobre to jest zaklęcie. Dobrze. Już więcej nie mamy magii. Fajnie. No nie, no nie pokonamy go z tą ilością jednostek, to nie ma nawet opcji takiej. Teraz pytanie, jak to się nazywa? Jak ta mapa się nazywa? Bitwa Stedwick, a nie Uchciwość. Grób Króla. No nie, tego atakować zdecydowanie nie możemy, bo to się nie opłaci w żaden sposób. No musimy się rozbudować, aczkolwiek on ma sporą przewagę tutaj nad nami. Zobaczymy, co jest w podziemiach. Szkielety. Może szkielety bylibyśmy w stanie przejąć całkiem niedługo. Chodźmy tam do niego na razie. Nowe te kuźnie. Bardzo ciasna ta mapa i trochę się problem robi z tym. Jest ratusz. Nie wiem, czy on nie chce do nas przejść. Boże, no tutaj nie przejdziemy, no. Zgodzę się na to. 50 szkieletów do nas dołączyło. Zaawansowane. Inteligencja. Nekromancja, tak. Cmentarz weźmiemy chyba, tak. Nie idź tam, nie idź tam. Tutaj musimy zebrać jednostki jak najszybciej. Klepsydra diabelskiej godziny musimy mu przynieść. Magia wody to na pewno nie. Tutaj chcemy magię ziemi. Tylko i wyłącznie magia ziemi nas tutaj ratuje. Przed czymkolwiek. Dworek. Dworek i mauzoleum będziemy mogli zaraz zbudować. No i dobra, jednostki nam się budują. No właśnie o to się rozchodziło nam. Czego nam brakuje? Kamienia nam brakuje. Kurde, mol. To ulepszmy sobie coś, co nie wymaga kamienia, czyli duszę, grobowiec dusz. Będziemy mieli zjawy, upiory, czy cokolwiek innego. Czyli to były zjawy, czyli będą upiory. Upiorni władcy. Dobra. Mauzoleum. Dobrze. Nie wiem, czy nas będzie stać na to wszystko. Weź ulepsz. Taś nas. To jest też niedużo jednostek, tak po prawdzie. Nekromaton. A może dworek byśmy byli w stanie ulepszyć? Bylibyśmy w stanie ulepszyć dworek? Bylibyśmy w stanie ulepszyć dworek. Tak, to są chyba jedyne jednostki, które tak naprawdę warto ulepszyć szybko w tym zamku. Tak, dlatego że wampirzy lordowie mają to do siebie, że wysysają punkty życia.
i to wysysają punkty życia do tego stopnia, że wskrzeszają swoje własne jednostki. Ale mimo wszystko nie wychodziłbym tym bohaterem i nie atakował w tym momencie. Z racji na to, że mamy trochę za mało, jeszcze jedna populacja by się przydała. Także zwiedzać tutaj za dużo nie pozwiedzamy. Dawaj, Cytadele, będzie więcej jednostek i bankujemy już. Bankujemy. Dobra. W pierwszej kolejności chcemy tych, w drugiej kolejności chcemy Lisza, w trzeciej kolejności chcemy całą resztę. Dobra, git. Mamy armię. I to taką całkiem solidną to armię mamy. Teraz możemy iść na tego przeciwniora i go zaorać. 15 złota nam zostało. Panie szedł za nami i tutaj zbierał za nim po prostu. A my idziemy atakować wioskę Galów. Zamek by się przydał, ale na zamek nie mamy pieniędzy. Jutro będziemy mieli. Cześć, Zaka. Odwiedził już. Dobra, przeszedł do defensywy. Możemy kupić zamek? Nie możemy kupić zamku. Czemu nie ma... A, dobra. Nie mamy kamienia. Zaraz będziemy mieli. Dzisiaj będziemy mieli ten kamień. Tutaj nie biorę tego upgrade'u, bo to tylko będzie kosztowało na bohaterze, którym będziemy robić absolutnie nic. Oprócz zbierania surowców. To nie są złe straty. Luneta, większy korbacz. Fajansa, mistrz nekromancji. Czerwony przegrywa. Ha! Dobra. Czerwony przegrał. On tu praktycznie nic nie mógł zbudować. Okej. A my mamy całkiem dobrą armię. No to w takim razie, moja całkiem dobra armio, idź w świat. Czy tutaj przechodzi bohater? Nie mam pojęcia. Chyba nie, ale może? A no to widzisz, no to dobry jesteś w tego typu gry, a tak się bałeś, że będziesz kurde lamił, czy nie wiadomo co. Także ja się cieszę, że ci dobrze idzie. Tutaj najpierw tym pojedziemy. Tutaj więcej nic nie mamy. Do tego zamku musimy przynieść ten artefakt nasz. Dobra, czyli trzeba iść w drugą stronę. Teraz jesteśmy już bez przeciwnika. I ogarniamy sami. Ta, mi też zajęło parę podejść. Parę podejść mi zajął. Nie no, 2 godziny to nie, ale z pół godziny byliśmy na nim pewnie. Czy idziemy w sumie na to? Podatkowe szkoły magii. No dawaj. Niech ci będzie już. Mamy 3 miesiące na tę misję, tak? To nie jesteśmy po pierwszym miesiącu. Większe mobki niż bossy. Aha, dobra, te mini bossy, rozumiem. Niektóre są upierdliwe, to fakt, to im trzeba oddać. No to co? Chyba ulepszymy sobie coś, ulepszymy mauzoleum. Padniemy jeszcze do zamku na moment. Zbierzemy jednostki, poulepszamy te, które mamy, bo akurat będą chyba prawie wszystkie do ulepszenia możliwe. Ty tutaj wyzbieraj nam surki, bo nowe się pojawiły. Odwiedzone. Tu jeszcze będziesz mógł odwiedzić. No, zamek kliknij. Dobra. To możemy ulepszyć. Liczę możemy ulepszyć. Cmentarz, to też ulepszymy sobie ożywieńców na zombiaki. Zgarnij w takim razie od tych jednostek i potem kup ile wlezie reszty. No szkieletów nie kupimy wszystkich na razie. Dobra, idziemy atakować w tę stronę.
Tyle tornie nam daj w takim razie. Osiem szkieletów zyskaliśmy na tej walce. Ten nie musi w sumie zbierać, ale tu byśmy chcieli to zebrać. Nie ulepszamy. Szkieletów umyślnie nie ulepszamy. Rozkopane doby damy, żeby było szkieletów więcej. A nie ulepszamy dlatego, że nekromancja wskrzesza zwykłe szkielety, a nie ulepszone szkielety. Także mielibyśmy dwie jednostki, które by się trochę ze sobą gryzły. Dawaj, ten magazyn zasobów. Tutaj też możemy targowisko wystawić. Mamy problem z kamieniem. No i ty idziesz tutaj zbierać za nim towary. Osiem szkieletów dodatkowo. Tak, pokonimy wroga. Niech będzie. Talent magiczny. Nie chcę magii wody. Dobra, pozbierane. 10 kamieni potrzebujemy. Tutaj sobie kupimy magazyn zasobów od razu. No i mamy 4 kamienie dziennie z jednej kopalni tylko, ale dwóch zamków jeszcze dodatkowo. Aha, tu tutaj jest przejście takie drobne tylko. Także tutaj wiemy, że tutaj nie ma po co przechodzić, chyba żeby oddać nam klepsydrę diabelskiej godziny. I nic więcej. Dawaj doświadczenie. Liczę na logistykę, ale liczy to ja se mogę. O ile będę umiał, rzecz jasna. A z tym też już nie bywa. Miesiąc plagi. Tu jest kolejny quest giver. I on chce amulet pamięci. Wszyscy coś chcą od nas, no. My nie mamy takich rzeczy. Jutro sobie kupimy ten budynek w końcu. No i mamy kolejne przejście do podziemi. Jest sala ciemności. Będziemy mogli rycerze śmierci budować. Małe doświadczonko. To zbierze drugi bohater. Mnisi. Znaczy kapłani to już są, czyli ulepszeni. Tylko szkielety straciliśmy, więc luzik. I od razu smoczą kryptę. Pozwala rekrutować kościane smoki. To mamy wszystkie jednostki możliwe do zbudowania. Już ogarnięte. To mnisi. Nie, jeśli nie chcą walczyć, to spoko. Czy to jest... A to jest amulet pamięci. Dobra, czyli mamy do zadania jedną rzecz chociaż. Idź ty, zbieraj te surowce. Ale ciemności ulepszymy od razu. Czyli będą upiorni rycerze. Dobra, zamiast rycerzy śmierdzi. Nie chcemy atakować. To zbierzemy głównym naszym bohaterem. Mistrz fajansów. Gdzie jest moja logistyka? O, magia ziemi. Bardzo dobrze. Magia ziemi zaawansowana. Odkrywanie. Dlatego odkrywanie będzie dobre. Akurat. Na side hero. To jest potrzebne 20 kotów, znaczy się rtęci. A tu mamy budynek od rtęci. No to tutaj daleko nie zajdziesz. Ja. Jest jakiś artefakcior, zbierzemy ten artefakcior, kula przeciwstawienia i wracamy robić te zadania. Zaawansowana nekromancja, mistrz nekromancji. Dobra i wszystko. Tydzień wiewiórki. Mamy te kule, to ty idziesz tam, ty zbierasz. Mądrość. Magia powietrza do dupy, odporność w takim razie masz.
Magiczny znak. Czy ktoś chce magiczny znak? Nie mam pojęcia. Weźmy ten magiczny znak od niego i tyle. Na pewno ktoś chce ten amulet. Nie mamy jeszcze nic, żeby dokupić gildię magów. Możemy po prostu rozwinąć i tyle. Mądrość zaawansowana. No i w sumie przydatność tego bohatera już jest znikoma. Bo mamy wyzbierane, co byśmy chcieli. Więc idziemy robić te zadania kolejne. Jesteśmy w połowie czasu trwania mapy. Klepsydra dla bliskiej godziny. Dostaliśmy. Gdzie tu była ta klepsydra? Kto chciał klepsydrę? Ty chciałeś chyba klepsydrę. Tak. Czyli do niego musimy tutaj iść. Pokonamy ich jeszcze po drodze. Uciekają. No, żebyśmy zdążyli, bo tu trochę tych zamianek jest. Amulet trzeźwego umysłu. Ten chciał amulet trzeźwego umysłu. Skoczymy jeszcze do zamku, co? Ładną mamy armię. Bardzo ładną. Ale to jest ładna armia. Duch opresji. A dobra, to już możemy skończyć nasze zadanie. Tylko wystarczy przejść do tego miejsca. I akurat jesteśmy miesiąc przed czasem, tak? Super. Czyli to jest tak. Kampania piąta, misja... kampania piąta, misja pierwsza. Z przykrością informujemy, iż podczas gdy trwały prace nad wskrzeszeniem króla Gryffindora, aktualnemu dowódcy naszych sił, królowi Wilmarowi, przydarzył się niefortunny wypadek. Niestety jego skutek był śmiertelny. W związku z tym całe dowództwo, a także tron naszego królestwa przekazany został w ręce króla Gryffindora. Jego doskonała umiejętność kontrolowania i dowodzenia naszych wojsk była zaskoczeniem nawet dla nas. Nasze rokowania są więc bardzo pomyślne. Okej, i teraz mamy sezon zbiorów. Aby wygrać, musisz zebrać 2500 szkieletów we wszystkich swoich armiach. Niektóre posterunki graniczne można pokonać tylko wtedy, gdy bohater posiada artefakt z poprzedniego scenariusza. Artefakt ukryty poza granicą będzie dostępny również w następnym scenariuszu. Okej. My mamy do wyboru kaptur wampira, nekromatron i rozkopane groby. Nie no, kaptur wampira. To chyba zwiększa nekromancję o 10%. 2500 szkieletów musimy zebrać. Mamy tutaj czasowy wymóg, tak? Moment. Czy nie mamy czasowego wymogu? Nie widzę tutaj czasowego wymogu. Okej. Okay. Zanim rozpoczniemy inwazję na szeroką skalę, musimy posiadać wystarczającą ilość wojsk. Ludność Erafii będzie dobrym materiałem na rekrutów. Dokonaj szybkiego wypadu na okoliczne miasta, nie starając się bynajmniej oszczędzać ich mieszkańców. Potrzebne nam posiłki uzyskasz, wskrzeszając poległych. 2500 szkieletów, to jest dużo jednak. Wokiala mamy i Widominę. Widomina chyba to jest ta bohaterka, która się specjalizuje w nekromancji. Aby wykorzystać element zaspokoczenia, musisz w przeciągu miesiąca zaatakować Eratię. Niestety nasze siły nie są wystarczająco mocne, by zaatakować na całym froncie. Potrzebujemy twojej pomocy przy zwerbowaniu żołnierzy wzdłuż granicy. Zebranie wystarczającej ilości nieumarłych pozwoli nam wygrać. Tak jak poprzednio, musisz działać bardzo szybko. Aha. Ponieważ podstawowym warunkiem zaskoczenia jest szybkość ataku, musisz zdążyć z natarciem w ciągu 3 miesięcy. Kurde. W tym czasie musisz zebrać armię przynajmniej 2500 szkieletów. Jeżeli nas zawiedziesz, nie będziemy mieć żadnej szansy. No to lipa.
Dobrze, ja mówię z tą Widominą? Tak, Widomina ma specjalność nekromancję. Także to będzie nasza podstawowa bohaterka do walki. Zdecydowanie. Ten ma wampira, ma ducha opresji. Niweluje wszystkie premie do morale. Okej. Okay. To właśnie jedna kwestia też, którą trzeba wyjaśnić. Jednostki nieumarłe nie podlegają takiej statystyce jak morale. Więc duch opresji dobrze działa na wszystkich przeciwników. Nawet fortu nie mamy. Uwa. No to słabo, ale mamy możliwość zbudowania łodzi. Chyba ta łódź będzie potrzebna w takim razie. No dobra, kopalnie mamy dwie odkryte chociaż. Mądrość, no mądrość. Tutaj też łódka jest. No to misja, gdzie będziemy musieli z łódek korzystać na pewno. Kreptę raczej nie zaatakujemy na początku samym. Ciekawie. W sumie nie ciekawie. Drewna potrzebujemy jak najwięcej. Bardzo ciężko się to zaczyna. Mało surowców mieliśmy na dzień dobry. Kopalnie co prawda odkryte, ale tak dużo to nie zmieniło. Wow. Połóż Widominkę tutaj. Daj Widominie zresztą te artefakty. Jednostki. Bo Widomina będzie naszym podstawowym bohaterem zdecydowanie. Przez nekromancję właśnie. No bo tutaj na tej wyspie już nic więcej nie ma. Także trzeba będzie faktycznie wziąć, zaraz skorzystać z łodzi. To zostawimy. Pójdziemy to wziąć i potem pójdziemy tą na łódź. I od razu idziemy w świat zwiedzać. Targowisko nasze pierwsze. Podchodzi jeden z twoich doradców. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w okolicy uwięziony jest Sandro wraz ze swoją armią. Jeśli uda ci się go odnaleźć i oswobodzić, będzie dużym wzmocnieniem dla naszych sił. Okay, czyli warto by było znaleźć Sandro. Ale Sandro. O, tak, na pewno chcemy kupić sobie magazyn zasobów, bo to nasze te podstawowe surowce będą dochodziły szybciej. Ta awansowana balistyka niech i będzie. No i tutaj masz do roboty. Ogarnąć wiatrak, ogarnąć kopalnię. A Widomina już idzie na statek. Kuźnia. I to nie jest kuźnia talentów. Tak, póki nie mamy surowców na Gildii Magów, to budujemy już Stadelę. Archanioł przerósł plus 5. Michał Archanioł tutaj będzie rządził w tym tygodniu. No, tu daleko się napłynęliśmy. Też go zaatakować. Tutaj wszystkie walki chcemy w takim razie przeprowadzać, bo każdy zabity to będzie... Jest magia ziemi podstawowe, no i... Będzie 16 szkieletów dla nas aż. Także właśnie o to chodzi. Będziemy przeprowadzać każde walki, pewnie na automacie większość, ale tak czy siak będziemy to robić. Kupujemy Gildię Magów poziom pierwszy. No to i tutaj będziesz miał ciekawe zadania. Będziesz zbierał jednostki i będziesz zbierał te młyny na razie typie. Może fortuny. No to nam kompletnie niepotrzebne. Tu jest jakiś przeciwnik, bo jest oznaczony na czerwono. Im więcej pikinierów, tym lepiej, bo więcej jednostek będziemy mogli zwerbować, szkieletowych. O, jest tutaj zamek faktycznie. Tak, chcemy go gonić. 18 szkieletów. Nie wiem, czy się zgodzę na jego życie. Nie no, zgodzę się. Dlatego, że potem będziemy mogli go w zamku zabić, a zawsze te jednostki mogą posłużyć jako mięso armatnie. Także tak to sobie wymyśliłem. Dobra, ten nekromatron, dawaj.
Drewno. Zamek. Kartograf. O, to może być ciekawe. Kapitol. Dobra. Tą infrastrukturę mamy rozwiniętą całkiem mocno. Teraz musimy się skupić na jednostkach. Potem Winominka dostanie nasze jednostki w ilości dużo. Za 1000... O, całą mapę możemy odkryć. Tu jest Sandro. Ale Sandro jest trochę broniony, nie powiem. Nie ma żadnego przeciwnika na mapie. Takiego pod kątem, który by nas atakował. Żadnego bohatera nie widać. I w sumie jednostki takie low levelowe tutaj są na tych mapach. W sumie dobrze. Bo będzie łatwiej je klepać. Dobra. A, tutaj możemy też to wziąć i rozwinąć. Ulepszony dworek. Na mauzoleum byśmy pozbierali. Dworek nie kosztuje kamienia, więc akurat jutro będzie mauzoleum do kupienia. Akurat dzień przed populacją. Tak, żebyśmy mogli mieć liszę. Dawaj ten poziom, tak, wydamy to. Ech. No to niech będzie ta magia ognia, już trudno. Ty musisz to poczekać, dzionek. I idź te jednostki tutaj ogarnij. My atakujemy dalej, wszystko atakujemy. 27 szkieletów. Magia ziemi zaawansowana. Zaraz ten zamek musimy sobie przejąć. No bo tutaj musimy w sumie się uwijać, jeśli chodzi o czas. You gotta go fast. Sporo jednostek mamy w sumie do kupienia, więc myślę, że weźmiemy tego zaraz w Okiala. I do Widominki będziemy szli niedługo. No tylko tutaj to trochę zajmie, bo to łódką trzeba wziąć i przepłynąć. Chyba, że Widominę tam wyślemy na górę w pierwszej kolejności. A, polepszonka. Dobra, ty już idziesz na górę. I akurat populacja będzie, ty weźmiesz jednostki i idziesz do Widominy z tymi jednostkami. Doświadczenie, dawaj. Logistyka byłaby tu nieoceniona, ale niestety. 25 szkieletów. Ile mamy? No, 178 szkieletów w tym momencie u Widominy. Potrzebujemy 2500, kurde. Zgadzam się na centaury. Ulep ten cmentarz. Też nie, to kamień. To jutro sobie zrobimy salę ciemności akurat. To chyba rozegramy sami. Klątwa. Dobre, masz zaklęcia, kurwa. No szkielety za bardzo trochę narażamy tutaj. No dobrze, że to rozegrałem. Okej. O, posolił go jeszcze dodatkowo. Nie wiem, czy on wytrwa tego hita. To tak przyjęliśmy to. Wiem, że...
No i dobra, rycerze śmierci nie straciliśmy. To nam głównie chodziło, no i szkieletów też nie. Mamy zamek, wow, tu są spele. Bardzo dobrze. No i tu są centaury i... Centaury i te. Krasnoludy. Tu nie możemy kupować nowych bohaterów. To też jest ciekawe. Tu możemy. Nimbus. Nimbus 2000. Normalnie najszybszy model. Okej, okay, to w takim razie pogonimy tutaj na północ. Na północ stąd, mniej więcej w tę stronę. I tutaj akurat ten będzie z wsparciem nam szedł. No, ta misja nie jest, nie należy do najprostszych. No, aczkolwiek to już jest piąta kampania, więc wcale się nie dziwię. Kupmy łódkę od razu, żeby potem nie było, że nie ma. Ale ja lubię grać po kolei. Dobra, jeszcze smoki będziemy mieli przed końcem. Aczkolwiek to chyba są najgorsze ze wszystkich szmoków, jakie mogą być, co nie? Atakujemy, atakujemy. 5 szkieletów straciliśmy na tym, ale zyskaliśmy 16. Jest nowy dzionek. No nie możemy nic ulepszyć z tego, ale wykupimy te nasze jednostki, o ile nas będzie stać. Połowie tylko nas stać, ale te najlepsze żeśmy kupili, także spoko. Dobra. No i akurat tutaj on przepłynie, rozładuje się i będziemy mieli lepszą armię tutaj. Zgodzę się na lepsze życie w tej naszej armii. Pieniądze. O, logistyka. Wiem, że magia ziemi była logistyka. Kurde, logistyka. Jak ja lubię logistykę. Chcemy zaatakować. Oczywiście, że chcemy zaatakować. 26 szkieletów z tego zgarnęliśmy. Ulepsz salę ciemności. Tutaj nie możemy w sumie nic zbudować. Nope. Chodź, daj widomince te jednostki swoje. Będzie fajnie. Zróbmy tak, żeby tutaj u nas były wolne sloty tak naprawdę pod te jednostki. Dwa wolne sloty myślę, że będzie w porzo, bo się niektóre jednostki nas dołączą, a te jednostki oczywiście trafią do szkieletorni i zostaną przerobione na szkielety. To jest nam kompletnie niepotrzebne, więc niech nie zajmuje nam miejsca. Morale tutaj do tej armii są jak... Nie wiem co. Także nie powiem. Ale jakbym wiedział, to bym też nie powiedział, bo taki jestem kapryczny. Atakujemy krasnoludy. Logistyka. Kontra patefing to też jest ciekawa sprawa. Ale z logistyką będzie dużo łatwiej. To co są budy trupa? Też nekromancji zwiększają o 15%, także bardzo fajnie. Robin Hoodów będziemy mogli sobie zarekrutować. Może źle zrobiłem? Tego powinienem posłać do zamku. Albo kupimy sobie nowego bohatera zaraz do zamku. Ulepsz cmentarz. Tam jeszcze rozkopane doły musimy ogarnąć. Robin Hoodów sobie kupimy. Czy zgodzę się na wesołe życie? Tak, 61 typów. Mistrz ognia. Dobra, pani Wokial. Tu nam pan wylądujesz, zaraz się schowasz w środku. Dawajcie te rozkopane doły od razu, bo to jest zawsze 6 szkieletów więcej co tydzień. To mamy jeszcze, no 2 miesiące mamy pełne, dopiero minął miesiąc, albo już miesiąc, a mamy dopiero 300 szkieletów. Też nie jest dużo, ale mamy dużo mapy do wyczyszczenia.
strażnik misji. Nie wiem, czy przez niego przejdziemy, ale właśnie, to pokażę za pomocą tego. Możemy go sobie tu ładnie... Możemy tu przenieść go? Przenieść go. No, i możemy zmienić te jednostki w szkielety. 1:1, niezależnie jak są dobre jednostki. Jakbyśmy zabijali smoki, też byłby jeden szkielet ze smoka. Jedna jednostka, jeden szkielet, niezależnie jakie. Potrzebujemy rtęci. Tego dogonić. 52 szkielety. Jest. Krypta. Dobra. Na razie nie musimy odwiedzać tego zamku. Amulet śmierci jest tu potrzebny. Chcielibyśmy łódkę? Kolejno? Nie. Chcielibyśmy bohatera kupić. Jaki fajny. Deszcz meteorytów. Nice. I tego wyślemy do tego zamku, żeby on tu już siedział, bo potem te jednostki z zamku będziemy na pewno chcieli wykupić i przenieść do naszej nekropolii, tak? Szczęście podstawowe. Szczęście działa na nasze jednostki. 40 szkieletów dodatkowych. Dobra, i ty tutaj będziesz leciał. Logistyka mistrz. Tylko 23 szkielety. Mamy kolejny zamek. Wow, wow, wow. Tu jest gildia magów na piątym. Wow. Przygnębienie, wskrzeszenie. O kurde. Jakby widominka została, to by było naprawdę fajnie. To są zaklęciory hardkorowe. Bez różnicy. Chyba możemy olać wszelkiego rodzaju kopalnie. Pozbierać jednostki. Nie mamy wolnego slota, żeby ich sobie tutaj dokupić. 35 szkieletów. 47 szkieletów. No tutaj tego Sandro też trzeba będzie walnąć, ale może tych najpierw zgarniemy, bo potem zapomnę o nich. Tak, i niech oni sobie siedzą w tych zameczkach. No, serio? Tych Robin Hoodów sobie damy spokój, bo tutaj będziemy mieli 14 typa zamiast 7. Idziemy chyba po Sandro w takim razie. ...60 szkieletów. Nie zgodzę się na życie, bo nie ma miejsca na was. 35 szkieletów. Szczęście zaawansowane. Duch opresji otwieramy, tak? Oczywiście, że tak. Licze chcą się dołączyć do nas. 19 liczy. Kurde, nie mamy miejsca na te licze. Chyba, że zamienimy tak w ten sposób. Są nieulepszone jednostki. Szkielety. 32 wampiry. No niestety. Jest i Sandro.
Ja wiem, czy ten Sandro taki super. Ale Sandro ma szkielety. To Sandro, daj nam szkielety. Sandro jest super, ale fabularnie. Ma fajną ikonę. A Widomina mi bardzo przypomina tą moją nauczycielkę od rosyjskiego z liceum. Caryca Katarzyna taka, nie? Z nich trochę jest. Będziemy mieli kolejny zamek, to Sandro sobie do tego zamku wejdzie od razu. Tak, atakujemy. Atakujemy. Nie zgodzę się na to. Tu po prostu możemy wejść do tego zamku? Tak, za friko? No to by wyglądało. Wow. Nie no, tam byli przeciwnicy, to czemu nie pokazywało, że możemy? Atakuj. Zostaw te artefakty, już kij z nimi. Dobra, zostań tu, Sandro. Jedza plus jeden, bierzemy. Atakujemy. 60 szkieletów. Kup tych pikinierów i idź do środka. Dawaj, wyjdźcie po te centaury. Z tego drugiego zamku też macie coś blisko. No tutaj dopiero, ale zawsze coś. Nie no, w sumie was mogę zostawić tutaj po prostu. Połowę mamy tych szkieletów, a jeszcze mamy miesiąc i tydzień. No, półtora tygodnia. Inteligencję wzięliśmy. Tym po prostu zetkę ustawimy na razie i śpijcie sobie. Pikinierze. 40 szkieletów. Nie zgodzę się na to. Atakujemy. Ua, tu są fajne buty. No szybko dni lecą, co? Ale tu nekromancję na razie. Te buty na razie miejmy przy sobie i tyle. Tu jest zadanko. Zobaczymy, co to za zadanko. Order męstwa. Zostawiliśmy tego drugiego typa. Fajnie. U tego wociala zostawiliśmy to. Fajno, będziesz miał armię typie. Też szczytury, więc tutaj sobie weź wyląduj i zrobisz to zadanie po prostu. Jeszcze jeden dzień, tutaj trzeba poczekać. Dobra. Nasza pani Widomina. Gdzie tutaj? Sandro, zbierasz jednostki i hold. Ty zbierasz jednostki i hold. Ty zbierzesz też jednostki. No i stoisz w miejscu, dobra? I Wokiel sobie płynie. Kto
Kto tu jeszcze ma turę? Jest Holt, śpi. Dobra, wszyscy śpią. Wokiel, lądujesz i Wokiel, idziesz do tego typa. Szybko, szybko. No mamy jeszcze miesiąc czasu. 15 kolejnych. Kończą nam się tutaj jednostki na mapie. A jeszcze 800 szkieletów mamy. Chyba damy radę bez problemu, co nie? Ale tak wszystkie te jednostki byśmy pozabijali, to będzie git. Wokiel, idziesz. Tylko 24 szkielety. Może jeszcze to zadanie się uda zrobić. Nie zgodzę się na wesołe życie, staruszka. 67 szkieletów. 68, przepraszam. Tutaj? 67. Cyklopy. Atakujemy cyklopy. To jest rozważne. Teleportacja. Czy teleportacja nam się przyda? Patrzę jeszcze na mapę. Ale... na tej mapie nic nie widać. Czy myśmy wyrżnęli wszystkich? Przysłowiowy pień? Na to wygląda. No. No. Ile mamy tych szkieletów? 1800, czyli potrzebujemy 700, niecałe. 620. Dobra, to będzie wielkie liczenie. Coś, w co nie jestem dobry. 40. 70, powiedzmy, że tutaj będzie łącznie ze 100. W tym zamku, ty ile masz jednostek? 30. Tu będzie z 250, czyli mamy 350. Dużo za mało. Tutaj mamy, powiedzmy, że łącznie z tym będzie ze 200. No, czyli to jest 550, a potrzebujemy 620? Tak, to nie, no to będzie gitara. Myślę, że jak to wszystko poczekamy na kolejną populację, wrócimy, to wszystko ogarniemy. Bez większych kłopotów, co nie? Czy możemy w te miejsce takie powchodzić i tyle. Także jak będzie następna populacja, to wszyscy tutaj nagle robią tak zwany tył zwrot i wszyscy idą do zamków. Atak. Nie, jeszcze populacja musi być. A ty, Nuxar, wciąż narzekasz? Nic się nie zmienia? Dobra, mamy tutaj dużo szkieletów. Jest i populacja. Jeszcze jedną rzecz chciałbym przeczytać. Czy muszę zebrać te szkielety w konkretnym miejscu, czy po prostu muszę zebrać te szkielety? Chyba tylko muszę zebrać te szkielety. Okej. Okay. Zgodzę się na ich propozycję. Dobra, ty zbierasz tutaj jednostki, idziesz do tego zamku. I Widominka, wracasz też już. Tylko ty tam górą wrócisz sobie, dobra? Dobra, Widomina. No i jeszcze Sandro wykupi swoje jednostki. Gdzie dla ciebie, Sandro, będzie łódź?
Chyba nie będzie dla ciebie łodzi. Tak, no bo Sandro łodzią tutaj nie przypłyną, cała reszta tak. Najwyżej wyślemy kogoś do łodzi i tyle. Trochę tego mamy. Ja nie wiem, czy już teraz byśmy tego nie wygrali? Jakbyśmy kupili wszystko i przerobili na szkieletę? Mhm. Nice. Dobra, w takim razie to jest K5M2. K5M2. Należna kara. Musisz pokonać Mota, rycerza śmierci. Niektórzy strażnicy przepuszczą cię tylko, jeśli będziesz posiadać artefakt zdobyty podczas poprzedniej misji. Artefakt ukryty po drugiej stronie granicy zostanie przeniesiony do następnej misji. Chrona przed ziemią. Amulet śmierci. 25 zombie. No chyba zombiaki musimy wziąć. Nie martwy król Mot odmawia poddania się rozkazom króla Gryfinhada. Musi on zostać przykładnie ukarany, aby wszyscy ujrzeli, iż podobne akty zdrady nie będą tolerowane. Mot skoncentrował swoje wojska na należących do niego ziemiach. Pokonaj jego wojska i przejmij kontrolę nad wymienionym terenem. Kiedy już zabijesz Mota, wskrześ go ponownie, aby zasilił szeregi naszych armii. Brzmi jak Syndragosa. Otrzymujesz list od króla Gryfonharta. Dowódco, jeden z moich generałów, Mot, nie wykonuje swoich rozkazów, twierdząc, że nie powinniśmy atakować Erati. Nie potrzebujemy go do realizacji naszych planów. Potrzebujemy jednak jego armii. Nie mogę pozwolić na niesubordynację. Twoim zadaniem jest znalezienie Mota i zniszczenie go. Gdy tego dokonasz, wskrzesimy go i poddamy naszym rozkazom. Wykonaj to zadanie, a zostaniesz moim nowym generałem. Sam widok nieumarłego króla powoduje, że ciarki chodzą ci po plecach. Musisz jednak wykonać zadanie. Rozumiesz, że nie możesz pozwolić sobie na luksus porażki. Mamy Sandro. Talent magiczny. A to jest dopiero magik. Który zamek jest który? Dobra. Czyli tutaj na dole będziemy chcieli na pewno nowego bohatera. Tamika. Tamika, fajny bohater. Dobra, Sandro i Tamika myślę, że mogą być. W tych zamkach znowu nic nie mamy. Dawaj do Rady Miasta i tyle. To jest M-ka mapa. Jesteśmy troszkę daleko od siebie. Romancja. Liczyłem na... Na co ja liczyłem? Na szczęście. Nie no, znajdowanie drogi też może być tutaj. Ale liczyłem na logistykę. Topór Centaura. Garnizon tutaj już jest. Odkryjemy sobie nowe tereny przy pomocy chaty. Dużo skarbów. Nie no, dużo mapy mamy rozwiniętej. W sensie odkrytej. Jest i Mot. Szczerze mówiąc, gdybyśmy teraz z Sandrem się znaleźli koło tego Mota, to byśmy mu zrobili z tego Mota głupota.
Ale to chyba nie tak łatwo, no bo te garnizony tutaj stoją nam na drodze, garnojezy. Uła, dworek. Już możemy dworek robić. Ale dobra, zajmiemy się na początku infrą. Nic nie broni tego? No, gigantyka, kurde. Wiele tutaj jest miejsc, które są po prostu niebronione. To wykorzystamy to na pewno. Grupa przeciwników, ożywieńcy. Dawaj, zobaczymy. Okej. Tutaj i tak za dużo nie wyczarujemy. Kurde, źle kliknąłem. Dawaj te gildie magów. Trząsk każdy raz dwa, nawet spoko. Magia ziemi, fajnie. Kuszące propozycje tutaj nam rzucają, ale na razie i tak pieniędzy trochę potrzebujemy. Żeby mieć dworek mauzoleum do końca tygodnia, to by było naprawdę spoko, co? Dobra, muszę zacząć wziąć hajs, brać hajs już. Dobra, jeszcze raz. I potem hajs. Tomika jeszcze ma ruch. Tego nie zaatakujemy. Tu sobie zbierz plus jeden atak. I pieniążki, pieniążki. Ale logistyki nie ma, no niestety. O, tutaj naokoło trzeba iść. A, tu uczonego zbierz. Bo przez chwilę myślałem, że to mnisi są. Ale to jest po prostu uczony. Dworek i mauzoleum. Będziemy w stanie to kupić na jednym tchu. Zacznij od mauzoleum może w takim razie. Dworek. Tak, damy radę kupić dworki, dwa nawet. To bardzo fajnie. Przed populacją. Brona. Dasz radę? Mnóstwo. Spoko, miejsce nekromancji. Tutaj dawaj ten dworek. Coś tutaj jeszcze chcemy? Tutaj na razie nic chyba. Chyba, że ten nekromaton sobie już weźmiemy na przyszłość. Arcydiabeł i populacja zwiększa się. To wpadnij do zamku. Kupimy sobie od razu parę tych jednostek. Przede wszystkim liczy wampirów. Dobra, nic. Mamy tu jako taką armię. Zajrzymy, co jest w środku. O, kolczuga, słusek, bazyliszka. Moc bohatera o 3, nawet spoko. No i bierzemy hajsior. Nie wiem, czy da radę, ale chyba da. I tutaj te jednostki naprawdę będą się kurczyły. Ale mamy Sandro niedaleko. Ważne, że przejmujemy kopalnię. Serio? Czy serią? O, no dobra, to serio. To serio. Cytadelę sobie zrobimy. W drugim zamku na razie nic. Dlatego, że chcemy hajs na Kapitol mieć zaraz. Tu trzeba dookoła iść? Nie, to można odkryć w ten sposób. Też jest mnóstwo i mnóstwo. Ale tu robimy już kółeczko. Szkielety dołączają. Czego nam brakuje na zamek? Boże, ile kamienia nam brakuje na ten zamek. Niedobrze. Czy dworek kosztuje kamień? Chyba nie. Ulepszony dworek. Nie.
to idziemy eksplorować w drugą stronę. Nie chcemy ich atakować. Może byśmy chcieli w sumie. Expa. Nauka czarów do dupy, ale... Powiedz, że logistyka. Mądrość podstawowa zawsze coś. Lepsze to niż nic, ale... Ale... To nie logistyka. Czy bierzemy magazyn zasobów? To jest dobre pytanie. Tak. Do końca tygodnia zdążymy z zamkiem. Nowej tego uczonego. Tu jest kamień dodatkowy. Dawaj, od razu po ten kamień. Się na pewno przyda. Jest moc. Nie no, tu praktycznie całą mapę mamy odkrytą. Jest jeszcze kolejny kamień. Jak z tymi zjawami? Dwa szkielety, tu nawet nie będę próbował podchodzić ze śrubokrętem. Dyplomacja podstawowy. Dyplomacja jest fajna. Jest i zamek. I jutro będzie kapitol. Jest i kapitol. Dobra. Dawaj ten groby wzdłuż. Nie, może nie groby wzdłuż, tylko daj cytadelę. Będzie więcej jednostek pokroju wampirów. Jeszcze się wami musimy ruszyć. Kosisz go? Wow, tu jest 19 wampirów. W sumie mogłem zostawić, bo to tylko szkielety straciliśmy. Tak po prawdzie. Mamy jeszcze źle rozlokowane te jednostki. Nie zwróciłem na to uwagę. Dobra. Nie mam pytań. Pokaż mi to. Okej. Okay. Niech ci będzie na imię Wojtek, panie Igorze. No po jednym wampirze na ten tracimy, ale to nie jest wcale zbyt rajd. Biorąc pod uwagę, ile jednostek zabijamy. Nie wiem, czy gdzieś tutaj ten typek na mnie chce wejść, nagasz, ale raczej nie, chociaż on może tu przejść za free. O właśnie. On może tu przejść za free, bo to jest jego garnojes. Tu do Tamiki możemy w sumie przejść obok. No zrobimy tak, że Tamikę... O, tutaj też ten garnizon byśmy musieli jeszcze sieknąć, żeby tu drogę odblokować. On blisko, a nie naokoło. I żeby ta Mika nam dostarczała po prostu jednostki. Dawaj ten grobowiec dusz. Wszystko wydaliśmy poza tym już. Tak, bo on tutaj miał aspekty takie, zamiary, żeby tu nam wejść. Myślę, że tak zrobimy. Tak klepniemy to w ten sposób. I ta Mika będzie nam dostarczała jednostki. Sandro będzie wojował. Od razu możemy ulepszyć salę ciemności. W ogóle wszystko możemy polepszać, ale jeszcze chyba na to nie czas. Nie, magazynów zasobów nie będziemy na razie budować, bo to jest dużo pieniędzy, a pieniądze nam są potrzebne w tym momencie na armię. Musimy wydawać nawet i 4% tego PKB. Wtedy będzie ok. Czy coś mamy do ulepszenia z tych jednostek? Nie bardzo. Zombiaki co najwyżej. Dobra, idziecie tu, a ta Mika idzie sobie tutaj. No to już nawet kryptę możemy wybudować.
ale chyba się powstrzymamy na razie. Tutaj bym walnął mauzoleum na pewno. No, jego tutaj kusi. Kusi go tutaj, żeby przejść przez te bramę, no. Tego Nagasha. Ja to widzę w jego oczach. Martwych, jak u ryby. Ożywieńcy chcą się do nas dołączyć. A w sumie mamy ten... co my mamy? Dyplomację na pierwszym poziomie, więc spoko. Ulepszyć dworek będziemy musieli. Sale ciemności. Dawaj, sale ciemności. Całe złoto poszło na te sale ciemności, ale okej. Tutaj też, tam już bohater wchodzi. Dużo surowców zebrał. Także Tamika, tutaj musisz się pospieszyć. Sandro przejmuje tylko te dwie kopalenki tutaj. Dołączyli się do nas ożywieńcy. Dobra. To jest duża armia? Nie. Septiena nie ma dużej armii. Ale problem jest taki, że my nie mamy żadnej logistyki ani znajdowania terenu. Więc ciężko będzie gonić bohaterów przeciwnika. Ale w sumie możemy się na tym do końca nie skupiać, tylko na przykład tego mota znaleźć i niech się nie mota. I po prostu go wyeliminować. Podejrzewam, że tutaj będzie siedział, w tym Dark Eternal. Nie ma tak dużo jednostek w tym Dark Eternal. Idź tędy, żeby tą babkę odgonić trochę. Na razie nic nie kupuję, bo pieniądze. No i se poszła nagle, no. Dobra, to chodź. Tutaj zaraz pokupujesz. I może zjednoczymy te armię i po prostu pójdziemy na ten zamek przeciwnika? To jest niedaleka droga do tego, żeby to zrobić. A mamy sporo jednostek. Czemu nie ma miejsca? Dobra, zaraz szkielety od niej odbierzemy sobie. Dawaj to na moc też. No idziemy do środka. To my byśmy chcieli na pewno ulepszyć wampiry, a nie możemy. Teraz już będziemy mogli. Tak wszystkiego nie wykupiliśmy, ale myślę, że jest w porządku. Jest to armia godna ataku. No ta nam tam chodzi, ta Septima. Tamika niech wraca do tamtego zamku, a Sandro po prostu niech idzie na atak. Próbujemy tutaj tego mota klepnąć po prostu. Czy on wychodzi gdzieś z zamku? No, on ma kościane smoki. Nie Tamiką, nie Tamiką. Już bez strat. Znajdowanie drogi. Dawaj to znajdowanie drogi. Odwiedź młyn po drodze. Stój w miejscu, to cię zaatakuje zaraz. Ale pewnie ucieknie z zamku, no. Tchórz! Tchórz! Uciekł do zamku, tchórz. Wiem, że tutaj nam wrogi przeciwnik wchodzi. Ale jest szansa, żeby to skończyć. Jeszcze jest Lord Tant. Okej. Szybko poszło, nie?
Bez kitu. Żeśmy go knepnęli na luzaku. No dobra, no to w takim razie kampania piąta, misja trzecia. I mamy dzień i noc. Aby zwyciężyć, musisz zdobyć wszystkie miasta i zamki wroga oraz pokonać wszystkich wrogich bohaterów. Niektóre posterunki graniczne można przejść tylko wtedy, gdy bohater posiada artefakt poprzedniego scenariusza. Buty trupa, trzy upiorne smoki i fala śmierci. Dawaj te upiorne smoki. Armia Erasji stoi na naszej drodze. Nadszedł czas na decydującą bitwę. Król Gryffindor trenował generałów armii eratiańskiej i zna ich taktykę. Morale nie gra roli u niemartwych. Gdy już wzmocnimy nasze armie ciałami rycerzy wroga, nasze hordy przerażą tych, którzy pozostaną przy życiu. Wtedy spadniemy na nich jak rój wściekłych pszczół, aby zadać decydujący cios. Król Gryffindor wkrótce zasiądzie na tronie Erasji. Ponownie. Dobra. Albo wiecie co? Zrobimy sobie taką opcję, że na dzisiaj sobie zakończymy naszą przygodę. Jutro dokończymy tą misję. To jest chyba ostatnia misja w tej kampanii. Będziemy mieli ostatnią kampanię przed siebie. Także jutro raczej będzie finał Erati. Dobra, to zrobimy w taki sposób. Także ja wam dziękuję tutaj za uwagę. Zapraszam oczywiście na Discorda, YouTube'a, TikToka, linki do wszystkiego znajdziecie poniżej. Jest także lista gierek, gdzie można zobaczyć, co graliśmy, w co grać będziemy. A lista jest spora i niedługo nas czeka Elden Ring. Także jak jutro będzie zakończenie Erati tutaj, no to pojutrze będziemy grać w Eldena. Tak czy inaczej, widzimy się jutro w okolicach 18.40, gdzie będziemy kończyć. Mirosy, ja byłem Knight, dobrego dnia!